Jaki to szpital? Kogo to? Jadwinia. Jadwinia, wycisz się. Była policja, z nim gadałem i oni mi powiedzieli, dobra, słuchaj, Janys, nie, tak mi powiedzieli. Ty dostaniesz 3000 euro sztrafy za to, co było, że udostępniłeś tam zdjęcia. Na tym się skończy sprawa. Ale wiecie, co mnie najbardziej wkurwia, bo najbardziej straciła firma Bush i straciła firma mojego szefa, z którym współpracowałem od lat. On stracił, wiecie co? On stracił, ja nie straciłem. Ale ja ty sobie zdajesz sprawę, Jany, że będziesz miał karotekę? Jaką karotekę? No, że jako przestępca internetowy. Nie no, za sztrafę nie ma kartoteki. Kartotekę masz, jak jest skazany i pójdzie do pierdla, a za sztrafę to jest... Znaczy, nie... sam powiedziałeś, że będzie sprawa, nie? Ale to jest wykroczenie, to nie jest przestępstwo, to jest wykroczenie. Ja no, ale prawo... skoro ci mówiłeś wcześniej, że ci mówili, że tam wyszły screeny, że jesteś pedofilem, gwałcicielem. Ale, bo oni, ja mówię, że oni tak pisali. Ja mówię, że oni tak pisali ci ludzie na no tego. Tak. Ale oni muszą, to policja zweryfikuje, a to nie jest prawda. Oni to, wiesz, oni mi nawet, oni mogą mi się nawet wjebać na komputer, na telefon. Ja nie mam żadnych treści, kurwa, pedofilskich. Ja nie jestem pedofilem. Nie mam żadnych takich treści w telefonie, ani kurwa nigdy nie miałem. Mogę kurwa im dać Facebooka, kurwa, wszystkie wiadomości. Ale są twoje dziwne komentarze, nie? Jak pisałeś tam wiadomości, nie? Tam nic nie znajdą. Oto tu luz się nie bój, ja już wszystko usunąłem. Ja się nie boję. No. Tam nawet się lepiej tu poczułem. Nie, taki komentarz on nie ma znaczenia, prawda? I ja jestem tylko wkurwiony o to, że ucierpieli niewinni ludzie za to, co ja zrobiłem, bo ja zapłacę 3 euro, bo już płaciłem raz za coś podobnego. No to teraz będziesz sobie zdawał sprawę, że lepiej takich rzeczy nie robić chyba, nie? Bo mogą inni ludzie też na tym ucierpieć, nie? No nie, i już nie będę robił takich rzeczy. No bo i bardzo dobrze widzisz. Żadne... Mówiłeś, w jakim szpitalu pracujesz? Czy właśnie, ktoś doszedł do tego? Wiesz co, wysłali maila do wszystkich szpitali, bo tak było z psami. Jak psa chciałem wziąć, napisali maila do wszystkich hodowców. I wiesz, jak doszło do tego? Że hodowców brałem, napisałem do hodowli najpopularniejszych i mój hodowca odpisał. Wiesz, o co chodzi? No, nic to... nie można mówić. Jak się kupuje psa, kurwa, nic nie można mówić. No, to strach. No, chodzi, no. Jeżeli wsiadasz ceny na przykład za mógł i musisz, to może tam jakieś konsekwencje. I teraz Nie słychać cię w ogóle. Tak jak nie było cię w ogóle słychać. Jeżeli słuchać mnie? Dziwnie. Tak, słuchajcie mnie z tobą? Teraz okay, tak. Mówię, że jeżeli są to zbijane na zdoła i to wiesz, to rządzisz, to ty nie słychać. Jest słychać. Czynów, tak? Nie słychać. Nie słychać. Przerywa, tak bardzo. Taki metaliczny masz głos, kurczę, i przerywa. Może za głośno do mikrofonu. Czy... Nie, to jakieś treści z tym. Internetem. Nie słychać dalej. Halo Gdańsk, jak się słyszymy? Tu brzoza, tu brzoza. Mobilki, jak tam prosta na Gdańsk? Czy mobilki mnie słyszą? Halo, przełączyłam się. Anna, jestem. Mówiła, halo. Cześć Mareczku, witam wszystkich zgromadzonych. Hejka, jak tam? Siema. O, ja chciałam pogratulować nowej pannie tutaj młodej. Patka, gratuluję. Awansu, czat moda, zarówno awansu. Discordiańskiego chciałam ci powiedzieć. Janys, ale weź teraz kurwa utkaj tam, albo nie masz przegłos, weź sobie wycisz. Barku, chciałam ci pogratulować awansu tutaj dla Patki też i Patce pogratulować jednocześnie no związku, awansu, no wszystkiego, także super. Jestem z was dumna, guys. Dziękuję bardzo. Kiedy ślub. Na poważnie jestem zaangażowany, tak, ale to może na później to ten temat zostawię. Ej, a kto powiedział Anna Bogumiła?
No już powinien ktoś dostać poligon za to. Ja? Nie wiem, ja chciałem tylko dodać ostatnie słowo, że... Ja wiem, że Chester dostaniesz za to po ryju i on jest wyłączony ogólnie, ale on dostanie za to po ryju i to naprawdę niech się tego spodziewa. Ja się tylko cieszę, chciałem dodać, że mnie wspierają moi przyjaciele z Discorda, którzy mi wspierają we wszystkim. Wspiera mnie Marek. Znaczy w sensie... To się liczy, to się chwali, super. No. Technicznie podnosi mnie na duchu i Ela, nie? Do tego. To jest ważne, Jany, żeby mieć... To jest bardzo ważne, że Ela cię wspiera. Tak, a nie przerywaj. Że masz wokół siebie, Jany, z osoby, dzięki którym czujesz się mniej samotny, mało tego, wręcz nazywasz ich swoimi przyjaciółmi. To się ceni, nie? No dobra, no, może tak być, przyjmij. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Spada śniegu, bo ja za chwileczkę wstawię coś takiego, że nie będzie bardzo ładnie. My to odmimy. Ja bycie obrywki, powiedz coś, odezwij się. A właśnie, ja dlatego się odbudowałam, sorry, przepraszam. A właśnie, odezwij się, Chesterku, Sebastianku, odezwij się. Imba, słuchajcie, jebania Chestera Mołdą, co się podziało? O co chodzi? Dlaczego odezwij się. Weź coś powiedz. Jebią go, kurwa, wyciąga mu jebany szmaciarz jebany, no to kurwa go jebią chyba, tak? Dobrze, Ananasku, a mam pytanie do ciebie, zanim zaczniesz ujadać. Powiedz, Ananas, a kwity jakie są, że to Chester na ciebie się wypierdoli? No bo tylko on o tym wiedział. I tylko on mi grał. Gadasz, było one to one, tylko on albo nikt więcej i się wysprzęglił z ciebie, z doktorowca? Nie, akurat czego jak czego, ale Chestera jestem 100% pewna. I mam na to kwity, ale ja sobie się tłumaczyć nie będę. Mam na to kwity i jest tutaj sporo osób, które to potwierdzą. Posłuchaj, bo tutaj bipolarny dobrze mówi. Czy ty, już swoją stronę znamy, Chester, mógłbyś swoją stronę zaprezentować przy wszystkich, bo na pewno to mi to nie pisz, bo ja gram w gierkę i nie dam rady czytać teraz. Weź się odmutuj, powiedz, jak nas słyszysz. Może swoją część historii. Dlaczego zdoksowałeś Ananaska? Nie masz żadnej historii, mordo. A co się stało? Co za gość zdoksował kogoś i nie ma historii do tego. Nie, Patka, powiedz, kurwa, no coś... Halo, guys, no szanujmy się. What the fuck? Dlaczego zdoksowałeś Ananaska? Co ci, kurwa, zrobiła? A może inaczej, czego ci nie zrobiła, że tak się zachowałeś? Chcesz coś powiedzieć? No co? Stulejo. Mocne słowa poszły. Ale przepraszam bardzo, tutaj są userzy, którzy mają takowy problem z penisem, więc ja bym tutaj nie chciała. No i to jest handicap, a z handicapu nie powinno się śmiać. Tak, właśnie, dlatego tutaj hashtag Dymek, nie róbmy ze stulei, wiecie, nie? Śmieszku. A nie wiem, no tak czy owak, ale chciałem pogadać z Markiem. No. Właśnie, czemu się Matek wycieszył? Ja bym chciał z Markiem porozmawiać i chciałbym, żeby dyskusja trwała dalej. No. Tak, bo nie możesz z Markiem na telefonie porozmawiać? Tak. Ja czytałem twoje wiadomości na Messenger, tylko nie byłem w stanie w ogóle cokolwiek odpisywać, bo to kurczę, spowolnione ruchy, jakieś tak jakby zmęczenie po weekendzie. Nie? Spowolnione ruchy. I ogólnie ja bym chciał wiedzieć Marka odniesienie z tym, co się stało ostatnio u Eli na Discordzie. A co się stało? U Eli na Discordzie? No. Ja nie wiem, ja zostałem taki zbanowany tak, że nie mogę powrócić. Przywrócenie mnie i Mruka. A to, no to... to co a ja jednak, jednak się udało tam Jany ścisnąć. No to jest tylko chyba... Nie wiem, to jej kaprys taki, żeby nie wiem, co pokazać, że ja jestem mniej ważny od was, od Bruka i od Janice. No ale to Marek, przecież to już jest nieważne, Ela, nie? I spadka przecież teraz, nie? Trzeba się na tym koncentrować, nie? No, cieszy mnie to, że Patka chociaż do roboty idzie. No, idę. Marek, a Patka to jest twoja nowa Luba, tak? Czy kobieta twoja nowa? Nie możemy tak od razu mówić o sobie w ten sposób. Ja jeszcze muszę zajechać w różne miejsca, czyli do Warszawy. No kurde. No. Wiesz, ale, wszystko wyjdzie w praniu. No, ale ja nie lubię tak na zapas wszystkiego wyprzedzać. Masz rację. No i co, Chester, wypowiesz się, czy się nie wypowiesz tam?
Ja bym chciał, żeby każdy się wypowiedział na ten temat ogółem. No Sebastian, powiedz coś. Ale co, z tego, że ktoś swoje zdjęcie wrzuca na czat? Nie, chodzi teraz o... Ale co z tego, ja wrzuciłam zdjęcie na czat, no to chyba ja decyduję. Ja o tym, czy ja je wstawiam i ja decyduję o tym, czy ja się przedstawiam w ten sposób, jak ty to przed chwilą tak jak ty to przedstawiasz, tak? Jak ty przekazałeś moje dane z Facebooka, to ja też o tym decyduję, czy ja, komu ja to podaję. A na nasi prezesika, ale do kogo ty mówisz? Ja mówię do Sebastiana O, tak zwanego Chestera. Masz jego dane? Ma się. O, ma się grubo. A czemu cię to interesuje, Janusz? Może? No nie wiem, pytam się, bo bym ją zbanował za doksowanie, jakby podała dane całe. Też bym ją zbanował. No, ale pan Janys, kurde, wchodzimy tu posłuchać ciebie, a słuchamy jakiejś kłótni boomerów. No naprawdę, daj spokój. Jakaś stara boomerka się kurwa udziela. Ma ja, się stara, ja jestem stara boomerka, a ty jesteś mały stulejarz, który podrywa męża. Dawaj, kurwa, więcej. Wyciszysz, Janys, wyciszaj. Normalnie mówiłeś, to jest ciekawsze. Okay. Weź, Janys, coś z nią, bo na czat dominuje. No, ale ty też powiedziałeś pierwsze moje dane, chciałam zaznaczyć. Jakie dane? Więc dane może zaczniemy od ciebie, dobrze? Dobrze. Ananasik prezesika. Ananasik. Przerwa 5 minut. Ale dlaczego? No bo tak zaznaczy sobie tłum. Ale jaki tłum? Nikt nie zadecydował, tylko Chester, bo ktoś chce się, wiesz, wykreślić. No nie, no. Tulu, no obok mnie jeszcze 3 osoby jakaś w tle. No nie, no 3 osoby, ale przerwa na 5 minut to nie jest wcale dużo. Dobrze, no ale to wiesz, to jakaś tam gada. Posiedzi, dzwonię, dziećmi się zajmie. Chester, no nie wiem, bo wiesz, też nie, jeżeli ona mówi prawdę, że ten, że powiedziałeś jej dane i ten, to nie jest dobra rzecz, nie? Jakby ale słyszałeś mój głos, wypowiadający czyjeś imię i nazwisko? No nie no, ale nie wiem, no czy właśnie. To teraz było, czy kiedyś, czy wcześniej, nie wiem właśnie, chciałem się dowiedzieć, ale już się nie dowiem. No nie no, Chester, kurwa, Tulus, a skąd jest, że ona mówiła prawdę? No bo właśnie chciałem się dowiedzieć, żeby to trochę trwało, żeby się dowiedzieć. No dobra, a ona wyjebała dane Chestera, powiedziała coś tam, o, to była groźba, że wyjebie twoje dane, bo powiedziała tak, jak ona powiedziała? Sebastian powiedziała, O. Sebastian O. Ona się tak tam na imię. Czyli to powiedział, to była groźba, że wyjebi jego dane. Groźba. To była groźba. No tak. Trzeba naprawdę ufać. No nie, no chyba źle zrozumiałeś. No nie, ujawniła jego imię i początek jego nazwiska, czyli to była groźba, że zaraz wypierdoli jego całe, jak się wkurwi. Czyli jednak niektórym kobietom nie można ufać. No, no tutaj widzę, że nikomu nie można ufać, nie? Jest racja, no. Stary, tu jest prawo dżungli. Ja wiem, że też to na pewno prawo dżungli. Nie, tam. Dzisiaj mam kolejne dowody na to, że Ela się na mnie mści, bo dostałem wiadomość od niej. Ale ty nie gadaj o Eli, tylko gadaj o facie, kobiety. Kurwa, wiesz. Patrzę w telefon teraz. Wiesz, że dla Patki nie jest miło słuchać, jak ty mówisz o Eli przecież, nie? No. Że jest ciągle w twojej głowie. Gnębiony jestem teraz ciągle, cały czas. Ella, ty jest tak, co to? Nie no, niech sobie mówi, może jeszcze do siebie wrócą. Nie. No tylko chciałbym w skrócie teraz powiedzieć, że Ela nakłania, pokazuje córce wszelkie dowody na mnie, że źle się zachowałem z prezydentem jej. Nie. Prezydentem czego byłeś? Ja nie mówiłem, że dowody przedstawię, to są na mnie, swojej córce, kurde, wszystkie. Ale moment, Marek, ale jak mogłeś się zachowywać wobec Eli, skoro nie rozumiem, ona mogła mnie zabić normalnie live'a. Skoro ona mogła mnie zabić nożem tamtego dnia, kiedy miałem takie coś. No, ale prowadziłeś live'a niedawno, nie? I niedługo później... No, powiedzmy prawie dzień później, wydaje post, że jesteś zbanowany na wszystkich social mediach za tego live'a. Ja tego nie rozumiem za bardzo, bo co, bo ty nie możesz zrobić sobie live'a tak po prostu dla ludzi? Ja tego nie kumam za bardzo. Bo co ja powiedziałem na początku za dużo, że sprzedaję jakieś zdjęcia innemu kanałowi, tak? I to dla żartu tak powiedziałem i później wyjaśniłem, żeby było coś emocjonującego w mojej wypowiedzi.
Jesteś uzależniony od tych emocji. No. A ja chciałem potwierdzić, że... To jest taka, że nie słucha ze zrozumieniem i to jest problem. Ja chciałem powiedzieć tylko, że Eli Nago nigdy nie widziałem. Ani nie widziałem Eli Cipki, ani nie widziałem jej. Ale ty o tym marzysz przecież, Janek. Ja przepraszam bardzo, ale ty nie możesz teraz cofać tego, co zostało napisane, bo w kości zostały, Janek, zrzucone. Powiedziałeś, nie, że Ewa ma ładną cipkę, napisałeś. To są z tego screeny pokazać ci? Nie, ludzie mi przypominają o tym, tak. Ładną, ale ja nie widziałem Eli Cipki, bo ludzie mi chcieli wysłać, a powiem, że nie chcę. Ale każdy widział, bo na twoim serwerze, którego jesteś administratorem, są memy, które ty łapkujesz, lajkujesz, chyba jesteś świadom kanałów, na których są te treści. Tam jest Eli. Daj mi dowód, bo kurwa, ja jestem pewny na 100%. Dam 5000 euro, że nie widziałem Eli Cipy, kurwa. To ja ci pokażę, okej. Okay. Ja nie chcę, ale... kurwa. Nie. A ja nie chcę tych twoich 5000 euro, bo wiem, że ciebie nie stać, tak pierdolisz. No. Bo mortadele kupujesz i najtańsze zupki, kurwa, tam. I ale... ten, wędrówkę kupuję jeszcze. Ale widziałam twoją spożywkę, także wybacz, ale jak na taką pracę którą wykonujesz, to zarabiasz w mało tych obrazków. Ale ja nie widziałem Eli Cipy i nie chcę widzieć. Nie, ale to, ten... ale to, słuchaj, ale to tak nie ma, czy chcesz, czy nie chcesz, bo zobacz, kwity są tego typu. To jest twój serwer, już ci nie będę podawać ID wiadomości, tylko luknij na to, zobacz. Co? To się z 11 sierpnia. A czemu nie chcesz? Nie wysyłaj mi licipy, bo ja tego kurwa nawet nie chcę. Bo na pewno ci wyślę, bo ty już dawno widziałaś. Wyślę ci. No nie, no nawet twojej bym nie chciał zobaczyć. No, ja nie od mojej to trzykuję w bok. Tam. Nawet no nie, nie. No, mówię ci, że nie chcę tego ale widzieć. Ale już ci wysłałam, too late. No i nie wejdę w tą wiadomość. Ja widziałem licipy. Każdy widział, a Janys jest jebanym hipokrytą, który też widział, tylko troluje, bo myśli, że jest kurwa mistrzem zbrodni. Dobra, ja już skończyłam. No tak, dobrze. Nigdy nie widziałem Janys, ale chodź, czemu nie chcesz widzieć? No bo nie chcę, no bo mnie to... Ale jaki jest powód? Powód jest moralny. Moje zdjęcie. Taki, że nie chcę, no. No nie chcę tego widzieć po prostu, bo... Bo masz nie mam powodu, żeby tego widzieć. No. Masz za dużo szacunku do Eli, tak? No nie, no nie ciekawi mnie to po prostu. A Ela cię kręci. No stary, a jak ktoś mi powiedział, mam zdjęcie kurwa odbytu i kutasa Tulusa, co bym się chciał to widzieć? Niemożliwe. No nie, niemożliwe to. No ale jakby było możliwe, to bym powiedział, że nie chcę, no. I bym nie widział tego. Okej, okay, dobrze, ale przecież ciebie Ela kręci, nie? Ty sam mówisz, że chciałbyś być z Elą albo z Elą uprawiać seks, tak? Ale ja takich zdjęć nie przyjmuję, nawet jak ktoś mi pisze, zobacz, mam zdjęcie, ja tego nie przyjmę. No tak, to, no, ale to... Wojennie, czy to jest zdjęcie Eli, czy to jest zdjęcie czyjeś, nie przyjmę tego, no. I tyle. No dobra, no, jeżeli Ela, jak z tego co mówisz, że Ela cię kręci ten... To fajnie odkryć tą osobę, która cię jara, nie? Ale ja nie chciałem tych zdjęć, co z innego, jak Ela by mi wysłała. A, okej. Okay. A co innego, jak dostanę to zdjęcie od innej osoby. No, teraz już rozumiem bardziej twoją wypowiedź. Nie widziałem nigdy pizdy Eli. Nie widziałem. Po prostu czeka, żeby Ela ci ją sama pokazała. Miałem wysłane, nie otworzyłem tego. Nie, po prostu Janys myśli, że im więcej razy powtórzy to kłamstwo, to stanie się ono w końcu prawdą. Tylko nie wiem, to jest przekonać. Prawda. Czy nie. Nas, czy siebie? Nie, no. Chyba no, siebie nie, no, bardziej. To jest prawda, no. To jest prawda. Dobrze, no, dobrze. No. A ja myślę, Janys, że prawda się samo obroni i im częściej coś powtarzasz, tym bardziej zaczynasz ludziom dawać do myślenia, że jednak coś kurwa ściemiasz. No to wiesz co? No to możesz wierzyć w to, co myślisz, ale to nie jest prawda w ogóle, bo nie widziałem, no. Nie widziałem. Abstrahując od Janysa, w naszym świecie teraźniejszym to kurczę ciężko, żeby prawda się sama, coraz bardziej ciężko, żeby prawda się sama obroniła. No tak, zgadzam się z przedmówcą, natomiast też nie ma co kłapać ryjem non-stop, bo tutaj też no są osoby takie, które wiesz, nie? Pierdolą, to nie one, a tak naprawdę im więcej szczekasz, tym mniej masz do powiedzenia. Zgadzam się z przedmówcą. Nie wiem. Według mnie właśnie te osoby takie popierdolone, co mówię tak, kurwa, coś tam. Według mnie, nie? Ja dużo pierdolę w internecie, w takim sensie, że jestem z wyrolem. Od tego jest Discord.
to jestem najmniej z wyrolem, jak ci, co się do tego nie przyznają, bo ja robiłem taką pozę i tak dalej, ale ja naprawdę jestem, kurwa, najnormalniejszym człowiekiem z tych wszystkich. Z wyroli. Co? Z wyroli wszystkich, którym tak naprawdę nie jestem, to były prowokacje, a te osoby, które tak naprawdę jak najmniej mają w tym temacie i tak dalej, to one są kurwami pierdolonymi, bo mi nie zależy, mi nie zależało, żeby kurwa pizdeli zobaczyć, mi nie zależało, żeby coś tam zrobić, ja tak naprawdę jestem normalnym człowiekiem bardzo, a te wcześniejsze wpisy czy tak dalej, to była prowokacja. Ja się brzydzę takimi ludźmi. Brzydzę się. Tak, skoro się brzydzę takimi ludźmi. Ty chcę się zainteresować nim za te rzeczy. Dlatego teraz się wypieram. Ja się wypieram? Nie, ja się nie wypieram. A skoro się brzydzisz takimi ludźmi, to po co robisz takie prowokacje? Bo sprawia mi to przyjemność, jak ci ludzie, kurwa, napierdalają to tamto i się srają o to. Jak ci obrażają i ten i jadą po tobie, to ci to sprawia przyjemność, tak? A kiedy mnie ktoś obraził? No jak robisz prowokacje? No nie, no a kiedy mnie ktoś obraził? No kurwa, ile razy byłeś jechany, że jesteś pedofilem, złoczyńcem, kurwa, gwałcicielem, ile razy było? Pełno, ale to jest, ale to są tylko kretyni, którzy w to wierzą, bo większość ludzi ze mną pogada i powie, kurwa, no niemożliwe, żebym on to zrobił, no. Kurwa, on tak popierdolił i tak dalej, większość zrozumie. I tak naprawdę ci, co tak gadają, to jest Janiec, mały... Ja powiem tylko jedną rzecz. Ja nie przychodzę często. Ja nie przychodzę często i że ten w ogóle, ale jeszcze nie zaważyły mnie osoby, która powiedziałaby dobrze na ten temat. Nie? No to weź na Marka ogólny i poczytaj. No ja no widziałem trochę, nie? Oprócz Marka i czasami Eli, to nie. No nie widziałem osoby, która by mówiła dobrze na ten temat. No dobrze, a o Eli mówią dobrze na jej temat? No nie, ale to nie mówią o Eli, mówią o tobie akurat. Nie? Dobrze, a powiedzmy, weźmy na temat... Chodzi mi o tę prowokację. Że no skoro dobrze, ale... mówisz, że jesteś najnormalniejszy, nie jesteś z wyrolem, to po co te prowokacje z wyrolskie? Dobrze, Tulus, ale mi nigdy nie zależało, żeby ktoś o mnie mówił dobrze. No to nigdy nie zależało. Nie wiem, raz mówisz, tak, nie. A co z naszym głównym bohaterem, Mareczkiem, bo nie było mnie chwilę i nie wiem, czy on jeszcze jest tutaj, wróci, będzie, był. Jestem, przyłączam się raz na laptopa, raz na telefon. O, świetnie, bo ja mam do ciebie, Mareczku, pytanko odnośnie tutaj techniki, w której się gubiłeś na ostatniej głosóweczce. Powiedz mi, jak idzie zakładanie tobie kont tych na Discordzie w wersji Child, co, kto to powiedział? YouTube Kids i te sprawy. O, słyszę znajomy śmiech. Więcej nie robię, bo mam teraz 4 konta, które mogę łatwo sobie przełączyć na laptopie. Nie, jak ty normalnie, multikąciak pełną gębą. Gratuluję, Marku. A wszystkie masz dziecięce profile, czy niektóre dla dorosłych ci się udało też stworzyć? Zrobiłem, tak. A, to teraz multikulturalne. Tylko teraz jak ja wejdę w przeglądarkę Chrome, no to i się okaże, że znowu nie. I co się okaże znowu? No i nie ma Marka Wangowskiego. Dlaczego? Jest taki jakiś Marek, ale kolor zmieniło to ikonka moja na... Aha. No to znaczy, że przeglądarka Chrome zalogowała się do konta Google na tym e-mailu, prawdopodobnie, który gdzieś tam sobie założyłeś. Podejrzewam, że Gmail masz już od chuja, bo ty zakładałeś sobie wczoraj, szalałeś z konta... No właśnie. I teraz tak, ty oczekujesz, że ta przeglądarka będzie wiedziała, które akurat dzisiaj konto Marek Wangowski sobie zażyczy mieć zalogowane jako domyślne. Więc ja proponuję tobie wejść w ustawienia i zobaczyć, ile masz naruchane tych kont. No i po prostu sobie wybierz, które chcesz mieć domyślne, nie? Jeśli się będę bał, no to się na pewno się zapytam was. Teraz się zaloguję na YouTube, że wejdę. Aha, dobrze. I nie ma Marka. I teraz... Nie ma Marka, jest tylko... Nie ma Marka. Jest tylko Marek logo, Marek Euborodo, ale nie ma Marka. No, nie ma Marka.
No to teraz jakbym chciał streamować i nie ma Marka, nie? Nie ma Marka. A czujesz się też człowiekiem Marką, człowiekiem logo, jako Marek EU Borodo? Albo pokaż... Nie amator? Kurde, nie wiem jak to zrobić. Ale to jest kurwa ciężkie pytanie, nie? Z telefonu to mam... Ale w końcu kurwa widzisz, powiedziałeś coś mądrego. No jest to ciężkie pytanie. I tu ci przyznać muszę rację po raz pierwszy, chyba odkąd z tobą gadam. Ojej, no dobra, ja się załamuję jak widzę to, co nie potrafię. Załamujesz się widząc ogrom twojej niewiedzy odnośnie tutaj no. Discorda i kont. No to Marek, tak. To jest pierwszy, to posłuchaj, to dobrze świadczy, bo przynajmniej nie ignorujesz braku niewiedzy. Teraz drugi krok to jest zdobyć wiedzę, żeby tak nie było. Kurwa, triggeruje. Jakoś kurwa znowu. Dobra, wejdę. Nie daj pani za jego. Nie, bo ktoś się chyba zapomniał wyciszyć. Poczekaj, cicho. Kto powiedział? O, mogę się zalogować na YouTube. Aha. O tym triggerowaniu, że jakaś triggera triggeruje. Jak to za jest, jest, chyba się zaloguję na swoje, na swoją pierwotne konto Google. O, widzisz, Marek. Brawo, Marek. To jest dobry ruch. To jest dobry ruch. O, zobaczcie, o. Wracaj do korzeni. Wracaj, Marek, do korzeni. Już kamery nie będą zabierane, już Januska nie pozbędziesz z serwera. Nie zobaczcie, jak się znęcają. Tak, teraz na jak na YouTube. Męczennik, Boże, jak on Boży męczennik. Już jestem, mam już swój kanał drugi na YouTube i pierwszy też. O, Mareczku, a kiedy kolejny stream? Może powiedz widzom, zaspoileruj, kiedy możemy cię oczekiwać znowu live? O, czekamy z niepewnością. Kiedy live? Dzisiaj mamy inny temat i poniedziałki nie są od live'ów. A jak ktoś się spijany w niedzielę i opowiada, że w poniedziałek by live'a odpalił, no to... Aha. To raczej nie wiedział, co mówisz. Okej. Okay. Czyli takie luźne rozmowy, głosóweczki, rozumiem, do weekendu, tak? Przewidujesz? Taki harmonogram na ten tydzień? Jako youtuber. Nie, amator? Ja kiedyś miałem więcej sił, kurde, tak mi bardzo pić i palić się nie chciało po tych wszystkich problemach z internetem, jakie mnie spotkały w tym świecie. No ale nie rzucę na internet, proszę cię, bo miej silną wolę. No. Przynajmniej dzięki słowom Martyny to się nie wycofuje na razie z internetu. Ona jeszcze chce mnie oglądać. No widzisz, dziękujemy ci Martyno. Bądź twardy, nie? Bądź taki, wiesz, samiec alfa, nie? Prawdziwy facet. Nie, ale żeby pierdolisz kocopoły teraz, stary. Jaki prawdziwy facet? Co to według ciebie jest alfa? No, proszę, wymienić trzy cechy alfa. Ja nie znam się na tym, kurwa, tak no właśnie, no to jak nie, no tak, ja się nie znam, poczekaj. Nie powtarzaj, bo tu jest wielu mężczyzn i możesz zrobić im krzywdę, pierdoląc o samcach alfa. Dobrze, przepraszam. To nie samiec alfa, to bądź takim twardym facetem po prostu. I co nie znaczy bądź twardym? A do precyzy to czekaj. Znaczy twardym, ale nie daj się załamać. Podnosisz głos, bo nie masz argumentu. Nie daj się załamać, nie, bo mi przerywasz, podnoszę głos, bo mi przerywasz. No nie, no ktoś będzie przerywał, no to za nim muta, no. No, albo ten. Z buta. No bo nie ma przerywania, no. Mówi no Tulus. Teraz mówi Tulus proszę nie przerywać. O, to Tulus, to proszę Tulus, proszę bardzo. Mów. Dziękuję. Nie daj się załamać internetowi, Marek, żeby internet się złamał i z jego powodu odszedłbyś od nas i nie mielibyśmy cię ze sobą, nie? My ciebie pragniemy. Kontakt z tobą jest naszym tonikiem. Jest naszym promykiem kontakt z tobą, nie? No wiesz, teraz mi tak gra w duszy, że lato ucieka, lata już nie ma. Za chwilę będzie ciemno, jak będę wstawał do pracy i ciemno, jak przyjeżdżam z pracy. Jest jedna depresja? No. Tak. No. To musisz jeść magnezu dużo. Wiesz? Aha. A wiesz, że magnez nie jest rozwiązaniem na depresję, nie? Jesienną nawet. Nie jest? Nie, nie tylko. No nie wiem. Magnez to za mało. Jak on pochłania takiej ilości barki. O, witamina D już bardziej. Kto tam D3 coś czytał? Tak, suplementacja jak najbardziej. Ale to nawet się przytam, wiesz. Się nie witaminy D mam najwięcej, bo dużo przyjąłem. Bo w przeciwieństwie do Eli lub no tak. Czemu cię ciągle wraca do Eli? No, czemu nie? Jeszcze mi ten temat nie zszedł z gęby na razie. Będę się ale jak się ma czuć Patka? Jak się ma czuć Patka w tym wszystkim, jak ty ciągle wracasz do Eli? Jak Patka na muchy chyba, nie? Jak Patka na muchy, no. A...
Dobrze, tylko tam nie otwórz tego internetu, nie, bo ja ten chętnie czasem nie słucham. No nie, no tak naprawdę to nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, co się teraz dzieje. I Marek to mówi wszystkim, co się dzieje, także no zadawajcie pytania, a nie osądzajcie. No bo przez jakiś czas będzie mi towarzyszyło takie złe uczucie w sercu, że już z Liki, gdzie jestem, no spadku jestem, ale jeszcze się z nią nie widziałem tak naprawdę i szkoda mi, że nie mogę teraz, tylko muszę czekać znowu. Teraz tutaj. Mam nadzieję, że... Myślę, że dopóki organoleptycznie, wiesz, tam padki nie doświadczysz, to będzie cały czas tutaj w takiej, nie, w głowie twojej tylko ten związek. Dopóki się nie spotkacie Marku, to będzie to faktycznie dziwne, ale myślę, że jak już ją tam dotkniesz fizycznie, to już uwierzysz, nie, w związek. No ja muszę się przekonać tak naprawdę, czy będzie tak, jak myślę, czy nie. A tak... No sceptycznie troszkę. To jest dobrze, Marku, bo masz rację, no. Nie, no wiadomo, że spotkania rzeczywiste są lepsze. No bo ja mam tych osób wiele w internecie, które kiedyś tam pisały, że chcą i co, i nigdzie z tego nic nie wyszło. To może widzowie... Ty myślisz, że za jakieś padki pojedziesz i ci wyjdzie, tak jak cię kurwa wkręcają. Tak, ale będzie ona kolejną osobą, którą będzie Ela wyzywać. No i kurde mnie to. Wymyślać jakieś nieprawdziwe rzeczy na internet. Siema Magik, czemu nie odpisujesz dla mnie? Ten DJ Magik już nie żyje przecież. Ja kurwa dla ciebie, gdzie ty mi kurwa piszesz, chłopie? Jak ja mam całkiem inne konto, tu możesz do mnie napisać. No ja właśnie. Mam sprawę dla ciebie ogólnie, ale to spiszemy się później. A ja, Marku, też tutaj chciałam dołożyć od siebie 3 grosze standardowe, że obawiam się, że to nie o tego Magika chodzi, który skakał z okna i śpiewał wiesz, jesteś Bogiem, wyobraź to sobie. No, tak, pamiętamy go. Nie, Magik. Świętej Magik, pamięci. Ale ja nic nie przerywaj, bo to są twoje prawa, bo ci muta zaraz dam mentalnego. Sam powiedziałeś, nie przerywamy sobie, bo za to są muty. Więc kontynuując wątek Magików, ten Magik, do którego Janys teraz się odniósł, to jest pan Kracy, tak zwany tutaj nasz persona non grata. Cześć pan Kracy. Cześć. Czemu non grata? W ogóle. Non grata to ty masz ryj, jak patrzysz w lustro. No. Czemu mówisz, że jest non grata? Bo jest, a mam prawo. No ale, uważać, no ale nie, no, jeżeli już mówisz o kimś, że jest non grata, to może uzasadnij czemu? Nie no, nie pan Kracy ma rację. Ponieważ nie mówię za cały serwer, tylko mówię tutaj o sobie, a ja nie jestem tutaj gwiazdą. Gwiazdą jest Marek, także tu luz. Dobrze, ale powiedziałeś tutaj. Tutaj powiedziałeś. Tutaj na serwerze. Nie. Poczekaj, przepraszam bardzo, na serwerze to już ty sobie dodałeś. Ja powiedziałam tutaj. Miałam na myśli tu, czyli tą osobę, naszą dyskusję, te 3, które teraz się odezwały, w sensie siebie. No ale to co? I ciebie, nie. Osoby nie mogą wejść do dyskusji? Mają luz. Tulus, no? Ja ci coś powiem. Ganguska to jest osoba, która groziła mi i Markowi, jeżeli nie zmienimy administratorów, to ona wypierdoli serwer. Ale to jest cały czas, to nie jest groźba. Ja nie wiem, że wypierdolić palucha w Janys, ja to się powiem. Ja nie wypierdalam prywaty. Ja ci chciałam to dzisiaj powiedzieć. Posłuchaj, wipe serwera, a wiesz, że wipe serwer... Ty, halo, ziomek, a wiesz, że wipe... No nie, no jesteś chora psychicznie, bo napierdalasz do mnie wiadomości, no tak samo, że wyjebiesz serwer, jeżeli nie będziesz, że wypierdolisz serwer. A co, tu luz go zakładał i teraz się a co, boi, a nie było te... tak? A co ci ale chodzi? Było, ale ja, posłuchaj, ja nie mam w ogóle zamiaru temu zaprzeczać, bo to jest prawda i mało tego ci powiem. To jesteś cały czas się składasz internetowa. Posłuchaj, halo, to, że to nie jest zgłoszone, zawdzięczasz tylko jednej osobie, ale nie będę spoilerować kogoś. Czemu jesteś terrorystką internetową? Dlatego, bo jesteś niebięta, no, bo grozisz mi i Markowi, tak. I ja jeszcze pozwalam ci tu być, bo tu nie ma banów. I ty możesz tu być, bo tu banów nie ma. Jak nie ma banów? Jak jedna z moich administratorek miała kurwa okres i zbanowała mnie za friko, bo nie zrobiłam nic, bo miała taki kaprys. To jak kurwa Marek nie ma banów? Marek, skąd ty wiesz, że miała okres i zresztą to jest prywato? Bo wywochałam, to już nie wtrącę się, jesteś adwokatem? Niech nie, no bo... To nie przerywaj. Groziłaś ludziom, że rozpierdolisz serwer, że mnie rozjebiesz, że rozjebiesz Marka. Jeżeli nie zrobię tak, jak ty chcesz, to
dla mnie, szczerze, ty jesteś kurwa ściekiem, ale pozwalam ci tu być tylko dlatego, bo na tym serwerze nie ma banów i każdy może mówić co chce. Normalnie to bym cię kurwa sobie dlaczego mnie obrażasz? Posłuchaj, nie, posłuchaj, bo ja ci nie obrażam. No jak nie, a jesteś ściekiem, a to mnie przepraszam bardzo, na innych serwerach. Ej, a ty ja obrażasz, ci obrażam, nie, a nie krzycz. A co, a nie? U Eli, nie. U Eli na gangu mnie jebiesz. Nie, bo ty powiedziałeś, że ja rozjebię ciebie i Marka. To jest nieprawdą. Ty teraz szerzysz kurwa paszcz. Chwil, kurwa, to są pomówienia. Ale rozpierdolisz. Ja nie powiedziałem, nie, no to poczekaj, ale to nie wprowadzaj community, nie wprowadzaj community w błąd. Bo ja nie powiedziałam, że rozpierdolę ciebie, Mareczka i serwer. Powiedziałam... Same farmazony, Kasiopeja, zamknij już ten ryj. Powiedziałeś, że rozjebiesz, no dobra, dobra, że rozjebiesz serwer Mareczka i mój. Czekaj, dobra, czekaj tam, idź. Powiedziałeś, że rozjebiesz nasze serwery, że i wyjebiesz jakieś. Jakie wasze serwery? Poczekaj, jakie wasze serwery? Ja powiedziałam tak. Ja powiedziałam tobie tak. Jeżeli masz, kurwa, regulamin i na twoim serwerze jest coś nie halo, bo jest. Ewidentnie. Nie, tak nie zrobiłaś. Powiedziałaś, to ja ci mam to pokazać, bo ja mam screenshoty tych rozmów. Ja... No to wstawię. Prosiłam ciebie, żebyś zrobił coś w administracji, ponieważ na twoim serwerze są łamane tosy z Discorda i ci wymieniłam, co tam jest nie halo mniej więcej. Nie, nie napisałaś elokwentnie. Napisałaś, że serwer rozpierdolisz. Dobra, Janys, jak zwał, tak zwał. Ja mam była groźba. Była nie, teraz coś ci powiem i teraz wipe od serwera nic ci nie da, bo ty sobie teraz nowy ogólny założyłeś, nie? I tam wszystkim... No i co z tego? Mam, wiesz co, z tego to ja ci powiem. Bo miałem powód, żeby dowody usunąć. Ja wiem, dowody, ale wiesz, o co tam mam, że ja byłam szybsza od ciebie o tydzień i ja już to wszystko sobie w zeszły weekend zeskrinowałam, łącznie z ID i pokopiowałam. No i następny wipe. No. Nie, ty są, takie są tylko realia. No i masz dupę, no. Ja mam jakie dowody realia? Na twój serwer, że jak... Ale ja się tego nie boję, ja dostanę, kurwa, no 3000 euro karę, ja to zapłacę, kurwa, rozumiesz? Jaką karę? Gówno. Jaką karę? Czy ty pierdolisz? Jesteś przyjebana, że grozić ludziom w internecie, bo dla mnie to jest chore. Nie. Żeby, kurwa, grozić ludziom w internecie. Ona, ja nie grożę. Kurwa, nic nie umie, nic nie wie. Ale nie krzycz, pan graty, tam mów. Potrafisz, kurwo, głupia. Że cię toleruje tutaj, bo groziłaś Markowi, groziłaś mi. To nie, zła imba. Że jak nie zrobimy tak... Posłuchaj mnie, idź do swojego pieska, szczekającego czułały Janyska, bo ja już kończę ten dyskurs. Naura. Wypierdalaj stąd. To już nie masz nic do powiedzenia? No na razie jeszcze, dobra, może w końcu coś inny temat będzie, mam nie czekaj. No. To co za kobieta jest w ogóle? No, ja nie, to, wiesz, wiesz co? Nie obrażaj kobiet. Hmm? Nie obrażaj kobiet. Dobrze. To jest nie, to, no, co ty mi kiedyś tamten? No nie no, groziła, że wypierdoli mnie i Marka i Discordy wszystkie wypierdoli. Terrorystka internetowa. Jak nie będzie tak jak ona chce, nie? No. Nie dostanie bana, bo tu nie ma bana. Zobaczcie sobie genezę tej osoby. Tej osobie się nudzi, bo jej się kurwa po prostu streamer wykruszył. Ona łaziła przez lata kurwa i szkalowała streamera Minoka. Przez lata go kurwa szkalowała. Psychicznie kurwa. I chłopak się wycofał z internetu teraz chyba z 4 miesiące temu i se musiała znaleźć nową ofiarę. I se kurwa znalazła ofiara. Tutaj kurwa na serwerach będzie ludzi cisnąć, kurwa Marka. Ona jest pierdolnięta po prostu i ma za dużo czasu. A to jest ta, co ty mi mówiłeś kiedyś? Fajnie jest mniej pierdolnięta, bo się dowiedziałeś adres. O mnie możecie mówić, co chcecie. Że pierdolę głupoty i tak dalej, ale nigdy kurwa nie doksowałem ludzi, nigdy nie wyjebałem prywaty, nigdy nie zrobiłem żadnemu człowiekowi krzywdy. Ale Janysz, też straszyłeś ludzi, że wyjebiesz prywatę. Ja nienawidzę ludzi. Może i było, że straszyłem, nie pamiętam, ale nigdy nie wyjebałem żadnej prywaty, nigdy nikomu krzywdy nie zrobiłem przez internet ani w realu. Chyba, że ktoś na to zasługiwał, ale tutaj... Ale to wiesz, zasługiwanie to pojęcie względne, no wiesz... Jak no nie no, no nie no, bo pojęcie względne, to jest, masz rację, ale nigdy nie wyjebałem prywaty, chociaż kurwa mam w chuj tutaj ludzi, nawet mnie wkurwiali, nigdy nie wyjebałem prywaty, bo zawsze na to szczałem. Dobrze. Nigdy ale też... kurwa żadnemu człowiekowi personalnie. Ja jestem twoją ofiarą trochę, nie? Bo mnie zemsty zbanowałeś u Eli, nie? To jest co innego. Ale nigdy trochę mi zrobiłeś krzywdy, nie? Ale cię nie doksowałem. Jakbyś mnie wkurwił i byś tak, a zdoksuję go, kurwa, napiszę do jego rodziny, napiszę do jego tego. Nigdy coś tego nie było. Nigdy. No, bo no nie no. Ale delikatnie mi zrobiłeś krzywdę, bo mi zabrałeś przyjemność. No ale możesz z drugiej konto zrobić, co to jest, kurwa. Ale ja nie mam, ja jasne, że mogę, nie?
No, ale wiesz, no, liczy się fakt. No Albusowi też zabrałem i co? I z Albusem gadam i co? No ze mną też gadasz, widzisz, rozmawiamy chyba. No, no to właśnie, no. Iskarioci nie są dumni z Janysą, jakby chciałbym powiedzieć. Pod wpływem emocji różne rzeczy się robi. Ela też nie jest dumna z tego, co robi, ale wiecie, no, Ela, ma, Ela jest Ela i Marek też na pewno nie jest za tym, co ja robię w necie. Ja wiem, że on nie jest za tym. No nie mogę. Ale co on może zrobić? No, tak naprawdę Marek. Może mi powiedzieć, Janys, nie rób tak? Dobra. Ale... Wiesz, jakie masz szczęście, że masz admina tutaj u mnie na serwerze, że mogłeś porządek zrobić i trochę obronić się, żeby nie było żadnych dowodów więcej na ciebie. A ty, powiedz mi, Janys, jeszcze jedną rzecz. Jak ukręciłeś Elę, że ci dała admina z powrotem? Właśnie to jest najlepsze, bo ja odpowiem, przepraszam Marku i dalej idziemy w temat Marka, bo odpowiem na ostatnie pytanie, że nie ukręciłem Eli, bo ja z nim nie gadałem 3 tygodnie. Ela sama mi dała tego admina. Żeby nie było, ja się o niego nie prosiłem, bo ludzie mi powiedzą tak, Janys, uprosiłeś admina, kurwa, ty go chciałeś. A tak naprawdę ja bo Eli mówi... Chciałeś go, nie? No a spytajcie się Marka, że ja tego admina nie chciałem. Ja mam takie pytanie, mogę ci, Janys, przerwać? Przecież sam mówiłeś 2 dni temu, że chcesz, nie? Że odejdziesz od Marka i będziesz ten... Dawaj, Marka. No nie. Jedne pytanie, Janys, co to jest, kurwa, za zaszczyt być u zjebanej, spierdolonej psychicznie alkoholiczki administratorem? Adminem. Co to jest, kurwa, za zaszczyt? Ja tego właśnie nie czuję i Janys pewnie to nie wie. Ja ci nie odpowiem na to pytanie, no, ale bo... Ale Janys, sorry, że ci wyszło słowa. Tak szczerze, nie wiem, co to jest za zaszczyt. No, Ela sama mi dała tego administratora, bo chce, żebym nim był. Ja się o niego nie prosiłem. I spytajcie się Marka, bo wy nie wiecie, jak to wygląda od backstage'u. No i co, i ty jesteś teraz biedny, bo się nie możesz tego admina pozbyć? Szybko się go pozbyć. Nie, ale nie. Wypierdolaj cały serwer wszystkich ludzi i cię znowu to nie pasuje. A wolę kogoś innego z admina? Dokładnie, Janys. Tu chodzi o to, że lepiej byłoby, gdybyś odmówił tego admina, bo Ela się przyzwyczaiła, że wy zawsze do niej wracacie. Ale ona nas się nie pyta ani mnie, ani Janysa, czy może admina nam dać. Odmówiłem to raz zróbcie, przy Marku. No to napisaćcie jako adminy i koniec. Odmówiłem adminę raz przy Marku. Marek wtedy był, dzwoniłem do Eli. Marek był przy rozmowie, bo ja mówię, Marek słyszy? Ela mówi, Marek słyszy. Ja no mówię, w łóżku leżeliśmy, nie? I ja mówię, Ela, ja nie chcę mieć admina, nie dawaj mi go, bo ja nie chcę. Mówię, ja teraz idę do Marka. I Ela mi nie dawała tego admina wtedy przez jakiś czas, a teraz mi dała. A ja mówiłem już jej wtedy, że ja nie chcę. Ale już mi dała, no to... Czekaj, no to... 2 dni temu, jak tu siedzieliśmy w nocy, to się dowiedzieliśmy, że Ela wyrzuciła buziaczka, to zadałeś pytanie Markowi, czy nie będzie mu przeszkadzało, jak odejdziesz stąd i pójdziesz na admina do Eli, nie? No ale ja nie pójdę. Ja Marka nie opuszczę nigdy. Marka nie opuszczę. A to, że Ela mi admina, bo ja Marka się pytałem teoretycznie, a ja Marka nie zostawię. Jak Ela na przykład ona mi dała admina, jeżeli Ela mi powie coś takiego, Jany, słuchaj, jeżeli ty Marka nie opuścisz, to ja ci tego admina zabiorę. To ja jej powiem nie, ja zostaję u Marka. Tak Ela usłyszy. Ale buziaczka konkretnie chciała wycofać. Ja mam tego admina, bo Ela mi dała, ale ja się o tego admina nie prosiłem. Jeżeli ja usłyszę słowa, słuchaj, Kornel. Ja jedno pytanie, a administrujesz tam? Ja nic tam nie robię, tak szczerze. No ale masz już tego admina, nie? Masz już tego admina. Mam, ale jeżeli już... Tam mi odblokuj. Nie, ja mam tego admina i powiedziałem, może być, ale jeżeli Ela mi powie, słuchaj, Janys, odejdź od Marka, bo inaczej stracisz admina, to ja od Marka nie odejdę. No tak, musiał. Dobrze, a teraz jeszcze jedno pytanie mam, Janys, do ciebie. To skoro z prywatnej zemsty mnie zbanowałeś u Eli, to teraz jak masz admina, to możesz mnie odbanować? Ale ja miałem wielkie problemy z tego powodu. I tu się teraz okaże, czy ma jaja. Nie, no nie podpuszczajcie mnie, ja jestem osobą nieskłonną do manipulacji. Nie, się okaże, czy masz jaja. Jak jesteś pizda, to go nie odbanujesz. No bo to nie z powodu Eli mnie zbanowałeś, tylko ze swojego powodu, tak? Z naszej prywatnej tam ten... Kurde. Tak, ale to... No. Bo... Jaki pocisk. Ela mi pozwalała banować osoby, które mnie wkurwiają. I... Ale... No.
No, ale teraz już cię nie wkurwia, już odbanowujesz, albo jesteś cipa. No nie no, ale jak już zbanowałem, to nie odbanuję, no bo... No to dobra, cipo, nawet do mnie nie pisz? No niemiło, nie? Co to za szantaże emocjonalne? Może pomogę, bo chyba mamy coś niewyjaśnione. Patka, co mettingujesz? Jakby była łaziska i by był mruk sam. Gdy my robiłaś? Bo dałoby się radę. A trochę. Ale wiesz, że ja już balansuję na granicy. Jak ktoś, że ja mi tam kurwa siedzi z palcem na czerwonym guziku, wypierdol, zbanuj nasz forever. I już marzy tylko o tym, kiedy to nastąpi. A potem wróci rączki od ciebie i powie na moim serwerze i Mareczka nie ma banu. No ale szkoda banować wasze te konta, które są potwierdzone numerem telefonicznym. Nie? No nie, no tu nie ma banów, ale na Eli serwerze nie będę odbanowywał, bo te bany coś były i tak dalej. Nie dam mu bana, no. No, Patka się obudziła, wrzuciła do nas. No ale to wiesz, że to trochę chamsko, bo... Tylko nawet nie, żebym ja coś tam robił na serwerze Eli, nie? Tylko my mieliśmy awanturę na Kozborowie i z tego powodu mnie zbanowałeś u Eli. Nie, ja cię zbanowałem, jak przyszedłeś do Eli i tam mnie wyzywałeś. A nie, ja tylko się zapytałem, czy nie ma. Ja tylko się zapytałem, czy ty nie masz w telefonie pogody, że musisz się pytać, jaka pogoda w Polsce. I dlatego no nie no. Wszedłeś do Eli i powiedziałeś, Janys, jak tam kapciu jebany i tak dalej. I tak było. Ja cię wtedy zbanowałem i to było coś takiego, że ja nie miałem adminu. Poczekaj. No. To nie było na Kocborowie, tylko wszedłeś na gang Eli Gavin i powiedziałeś, Janys, kapciu, i ja straciłem admina na chwilę. I ty powiedziesz, Janys, ty kapciu pierdolony i coś tam. Tylko kapciu. Było Janys kapciu. No. Ja za chwilę odzyskałem admina i ci dałem bana. No ale tylko kapciu chyba nie jest takie złe, nie? No nie wiem, ale tak czy owak, no dałem ci, bo, no bo chciałem wtedy, no. No właśnie, no, tylko że właśnie o to chodzi, że tylko ty chciałeś. Ale to nie było, że na serwerze u kogoś innego, bo to było na serwerze u Eli i za to dostałem. No właśnie. No. No bo tylko ty chciałeś, bo serwer Eli, tak jak powiedziałeś, serwer Eli, ja se Eli nic tam nie miałem, ani nie wyzywałem, ani nie hejtowałem, ani nic, nie? Nie no, hejtowałeś ją. Eli? No, nieraz ją hejtowałeś. Niemożliwe, nie. Nie. Nie, to było nie, tak. To się mylisz. Przy mnie nawet. No ale jak hejtowałem, że co? No było tam, nieraz ją wyzywałeś, nie? Wyzywałem, ja nie wyzywam kobiet. Ja szanuję kobietę. Ja nie wyzywam kobiet od kurw albo coś, nie, tak, to na pewno nie. No dobra, tak człowiek, ale nie mogę ci ściągnąć tego bana, no bo... No dobrze. Bo ja bym ci ściągnął, jakbym mógł, ale ja ci ściągnę tego bana i Ela się no i wkurwi i się do mnie spruje, no to po co no mi to? A nie możesz napisać, no i właśnie powiedzieć, teraz że... pokazałeś, że ci zależy na tym kurestwie, właśnie teraz sam powiedziałeś, kurwa chłopie, ty siebie słyszysz, ty siebie kurwa nagraj, przewin kurwa i to zanalizuj, bo pierdolisz jak potłuczony. No, to raz, a dwa, przecież można przed Eli powiedzieć, Ela ma, jest taki problem, zbanowałem kolesia z powodów personalnych, bo tam miałem z nim stykę, ale nic do ciebie nie miał, czy mogę go zbanować u ciebie na kanale, nie? No nie, no bo ja nie chcę ingerować w to, ani nie chcę dawać banów, ani nie chcę dawać unbanów. No, ale dałeś, no, wiesz, możesz się jej zapytać, nie? Panuję, bo się boi, że straci admina. No właśnie. Dobra, kurwa, zmanipulowaliście mnie, skurwysyny, dam ci tego unbana. Z zwykłymi chujami, napadliście na mnie, ale nadrepnęliście mi, kurwa, na psychikę, bo wypiłem sobie kilka browarów, udało wam się mnie zmanipulować, kurwa, no. To nie jest manipulacja, to zrobisz po prostu dobrą rzecz, zrobisz, bo zrobiłeś to... Kurwa, chłopie, to jest stwierdzenie tylko faktów, co ty mówisz, a co ty robisz, że dobra. To nie idzie w parze. Dobra, pan Krasy, cicho bądź teraz. Jak ma ten nick na imię? Rzut na dupie chyba, nie. Jak ma ten nick na imię? Czy, bo ja nie Tulus. Tulus. Ja mam cały czas ten sam. Ja nie używam multikon. Dobra, ściągnę unbana, ale jeszcze dam 3 bany, żeby poszło na dół. Dobra, dałem 3 unbana. Moje główne konto, to zawsze będę już używał tylko głównego konta, a wszystkie inne to służą tylko do szpiegowania, gdzie tam jestem zbanowany.
Ale wiesz, że mnie wykurwiłeś, bo mogłeś napisać o Unbana dla ciebie, nie, prywat, co bym to rozważył, a zapytać przy wszystkich. Ja ci daję Unbana przy wszystkich i zaraz powiedzmy tam 10 osób napisze do Eli i ona to sprawdzi. Także dzisiaj stracę admina, tak? Ale mi to jest, i tak mi to lata w sumie. Prywat to po niemiecku to jest? Wszystko publicznie. Janusz, ciesz się swoim adminem, tak szybko odejdzie. Także dzisiaj będę podpierdolony, że dałem Unbana. I no. Dzisiaj admina stracę, no. Także no nie wiem, bo mi tak naprawdę to w dupie to mam, tak szczerze, no. Ale ty nie będziesz miał żadnego sensownego skutku. Odbanujesz, a za godzinę stracisz i admina, i ten gościu też nie będzie miał w ogóle... I dostanie pana z powrotem, no. Tak, i dostanie pana z powrotem. I to musi być zalegalizowane przecież, żeby to miało ręce i nogi. Napiszę na... Jany, to lecisz po całości, wiesz, odbanuj wszystkich, bo i tak polecisz, i tak. O tak, odbanuj, no, dawaj. Nie daj się namierać na banu, to odbanuj. Trzeba o tym porozmawiać, to dłuższą chwilę zajmuje. Napisałem do Eli, że Trus to mój najlepszy przyjaciel i dałem mu odbana, bo jest moim przyjacielem. No. Powiedzmy, tak można to normalizować jakoś tam. No ale to i tak jest chuj, no. Tak człowiek tego admina stracę. Kurde, Jany, ja mogę być twoją przyjaciółką? A kto mówi? Młoda jakaś. Chociażby, czy nie? Nie wiem, zależy kto mówi, no. Boomerka nie, to tam, takie tam nie odbanowują. Moim przyjacielem może być każdy, ale ja nienawidzę ludzi. Żeby do mnie się zbliżyć, to trzeba być popierdolonym człowiekiem. Aha. Oho, to tak jakby wzgardziła się jego wypowiedzią, chyba tym aha, głupim aha. No jasne. Ja pierdolę, Marek, gdzie się kurwa nie unoś tak bardzo? Ona Elę parodiowała, wiesz, Marek? To w gumę w gaciach, albo nie wiem, kurwa, spuść z krzyża, ciśnienie ci zejdzie, mniej nerwowy będziesz, nie wiem. Więc ja nie mogę dzisiaj. Jest tu super. Czemu nienawidzisz ludzi? Czemu tak mówisz? Janys mówi tak właśnie. Banuję z powrotem jego. Czemu? Bo nie warto, żebym ja się poświęcał dla kogoś. A jednak ci zależy na tym gównie. Adminie. Ciebie bym... Ej, nie, bo to zależy od tego, jak kogoś lubię, bo ciebie bym odbanował, pan Krasy, ale Tulusa, to jest mój hejter. A na chuj mi odbanować, jak ja tam wcale nie byłem, nigdy nie jestem zbanowany. Ty zesadź swojego Unbana w pizdę. A czemu ty mnie wyzywasz? Bo kurwa gadasz mi, żeby ją odbanował, co jestem tam zbanowany, albo byłem tam kiedyś kurwa na tym gównie. No ale ciebie bym odbanował, a jego nie ma. A widzisz, no to kurwa, ale nie musisz, dziękuję ci bardzo, mnie chodziło tylko o twoje słowo i coś ty gadał i jak potem te słowa w ciągu 5 minut wszystkie obróciłeś w gówno. Potem dobrze, kurwa, ale... Ktoś... No nie, właśnie niedobrze, rozumiesz? Właśnie niedobrze, kurwa, bo definicja faceta to jest, kurwa, słowo i, kurwa, dotrzymanie słowa, a taki pizdeusz, chorągiewka, wiesz, to masz go na każdym rogu. No nie no, odbanowałem go, ale to był mój hejter, no, stary, no. Ty... I chuj, to jest tylko internetowy, co? Czy tam jeszcze raz pociśnie, jeszcze raz to zrobi, to go zbanujesz. Ale teraz, kurwa, żeby w obawie, ojejku, bo jak Ela zobaczy, to mnie może zbanować, chłopie. Miej jaja, jak pierdolisz tego admina, no to kurwa odbanowujesz i sobie robisz, kurwa, jak jesteś adminem, to sobie administrujesz według siebie. No dobra, no, ale no, stary, jest coś takiego, bo jeżeli jest osoba zbanowana, która mi sprzyja, to ja sam się za nią stawiam, nie? A jeżeli jest osoba, która mnie jebie, ale... No to... Ale on ci tylko powiedział kapciu, nie? Idzieś to ten, no to kurwa ty, kapciu, ale, jakie ty, ale kurwa, nie... jakie ty używałeś obelgi w stosunku do ludzi już? Nie, a on było ci kapciu. Powiedział kapciu. Janusz, tu chodzi o to, że ty dalej bardzo chcesz być u Eli. To jest nieprawda. Dziękuję za podsumowanie. On musi pilnować swoich interesów, bo może tam są jakieś posty do usunięcia. No bo po prostu nie chce się jej narażać. Wiecie co, to jest nieprawda, bo
tyle, o ile na przykład Ela mi daje admina, nie? Ja wiem, że ten admin będzie na chwilę, na 5 minut, no to ja jej nie odbanuję 10 osób. Nie zrobię czegoś, czego ona by nie chciała. Aż czułem ten skałfort, że ludzie mnie namawiają. Ujajcie zrobić. Nie będę robił czegoś, żeby wkurwić Elę, no, tak wam powiem. Bo nie chcę, no. No bo ci zależy, kurwa, tak jak koleżanka podsumowała. Więc dobrze jest, jak ci zależy, siedź tam i być szczęśliwy. Nie, bo mi zależy, bo dajmy na to, współpracujesz z kimś w internecie nawet, nie? Powiedzmy, i przez jakiś czas, przez pół roku. I współpracujesz z tym osobą, a później, kurwa, jej dopierdalasz, że wpuszczasz jak tam jakieś osoby. Czekaj, Janys, zanim się zagonisz, o jakich ty mi współpracy gadasz? Szydzenie z psychicznie chorej baby, która kurwa jest bezrobotna, kurwa, i udaje, że jest fotografką, to ty uważasz za współpracę, tak? Psychicznie chorego się kurwa wyśmiewać, tak? To jest współpraca, tak? A, ja się wyśmiewałem z Eli, tak? No nie, no. Jeszcze nie widziałem czegoś, żeby tego. Nie było czegoś takiego, żebym się z Eli wyśmiewał. Nawet z Marka. Jak odejdę od Marka, to jak ja mu nie dopierdolę, jak ja mu nie zrobię na złość, to znaczy, że wchodzę mu w dupę, tak? Nie zauważyłem, że nie takiej w ogóle intencji od ciebie, Janys. Nie, chłopie, tylko ja znam twoje intencje, jakie ty masz, chłopie, i nie wiem, czy ty się, kurwa, boisz tego przyznać. Jesteś, kurwa, po prostu fanem Elki, kurwa, i jeżeli jesteś, dobrze być, kurwa, i super, ale nie udawaj, kurwa, że jesteś jakiś prawilny, że masz jakieś zasady albo coś, bo to w ogóle, bo ty sobie sam to podważasz dwa zdania później. Nie, no ja Eli nie chcę robić na złość po prostu. No tak, mówisz, że nie chcesz być adminem, a jednak jesteś. No i co z tego, kurwa? I co z tego? Hipokryzja z tego wynika. No to nawet jak tego admina dostaję, no to nie robię Eli na złość, no to chyba to dobrze o mnie świadczy. Mówiłeś wcześniej, że... Jak wnet już pojedziesz do tego Krakowa, bo to się musi twoje marzenie ziścić. Dokładnie. No nie wiem, no ja Eli nigdy nie robiłem na złość. Ty musisz z nią się spotkać raz normalnie takie przez internet, to jest pierdolenie o szopenie, wiesz? Spotkaj się, pogadajcie, zróbcie jakąś współpracę. Kurwa, chłopie, przecież bijesz do niej taką sympatią, że aż głowa mała, no to kurwa, chłopie, spotkaj się, pogadajcie i zróbcie, kurwa, jakieś konkretne show, a nie, no kurwa, jakieś badziewie, kurwa, że dzisiaj jesteś adminem, jutro nie będziesz, pojutrze ten, potem wszystkich wypierdoli i ona z braku laku znowu was, za to nie zrozumieć, to jest, kurwa, śmieszne, komiczne, to jest przedszkole. Ja chcę, dobrze, kurwa, konkrety widzieć. Dobrze, kocham Elę i będę za nim zawsze stał. To jest poniżanie się, Ela wyrzuca, za chwilę bierze do siebie z powrotem. Ona wam płaci? Za to, nic że tam tego nie zmieni, w... nie. Wiecie co? Nie płaci wam? Ja stoję za Elą, nic tego nie zmieni. I możecie mnie wtrącić. No i dobrze, kurwa, no i teraz coś raz powiedziałeś, kurwa. Kiedy jedziesz tam, powiedz nam, kurwa, bo chcemy show mieć, kurwa, konkretnie. Kocham Elę, ja tam pojadę. I zobaczycie. No i dobrze, kurwa, życzę ci, mogę... Jakby ci brakowało pieniędzy, ci jeszcze dorzucę. Nie trzeba, jestem bogaty. Dobra. Super. Stary mi dołoży. Ty, jakbyś coś pił dzisiaj, to trochę Janys mówisz, a ja też dużo piję, ale nigdy nie zmieniam swojego zdania i nie robię się podatny na sugestie. Ale ja zdanie zmienię, Marku, no kurwa, no. Marek, on się tylko, kurwa, jedno zdanie, no kurwa, on lubi Elę, kocha Elę, kurwa, i daj mu spokój, ty z nią nie jesteś, kurwa, daj sobie chłopowi, kurwa, z nią współpracować, na jakiej płaszczyźnie by nie chcieli. No, nie bądź Marek jak pies ogrodnika. No dobrze, nie, no zawsze Eli mówiłem, niech się spotka z jakimś innym człowiekiem, zobaczy, że jest lepiej niż ze mną. I może, kurwa, Janys będzie miał wpływ, kurwa, i może będzie umiał ustawić te show tak, żeby to się dało oglądać. Dobra. We dwójkę jedźcie. No nie wiem, Janys. Nie ma. Co? Weźcie buziaczkę ze sobą tylko. Zostałem Marlenkę też zabierzcie. Zostałem zmanipulowany przez pana Kracego do wypowiedzi, której nie miałem na myśli. I przez jeszcze jedną osobę.
Ty, Janes, a ty lubisz żyć w takiej, kurwa, nie wiem, bańce mydlanej i w takim zakłamanym świecie jak Ela? Mydlana to jest. A kto tworzy ten świat? No kurwa, ona w swojej głowie. Ale on jest taki sam. Nie, najlepsze kurwa, jest serio? To, że ona ma ten chory świat w jej bani, a oni wchodzą w ten świat, kurwa, i oni ją potwierdzają, że ten świat istnieje. Ty, no to wychodzi na to, że oni są normalni, a my wszyscy jesteśmy już nienormalni naokoło. Ten świat właśnie istnieje, bo to jest prawda. Mój świat kurwa istnieje. I Eli świat istnieje. Jo, w waszych głowach. Ja jest w waszych głowach, kurwa. Ja, kurwa, jak ja zobaczyłam teraz, jak ona wstawiła SX-a, kurwa, Andrera, że kurde, ten jej sprzeda. Weź, ja pierdolę, jakim trzeba być debilem. Trzeba być inteligentnym człowiekiem, żeby oglądać Marka Ele, to trzeba mieć bardzo wysokie IQ, bo żeby to zrozumieć. Ale co zrozumieć? To jej przedstawienie show? Robienie z siebie idioty za takie marne grosze z live'ów? Poniżanie własnego dzieciaka? Ona nie robi z siebie idioty. No proszę cię, Janys! To kogo z siebie robi w takim razie? Kurwa, gwiazda? To jest gwiazda? Czego ona jest gwiazda? Chyba własnej wódce. No kurde, ona myśli, że ludzie tego oczekują, że ona pokazuje na live'ie w taki sposób, no. Ale Marek, Zyf, kurwa! Elka niech lepiej nie myśli. Ona ma 52 lata, zachowuje się, jakby miała mentalnie mniej od Marysi. Bo ona chyba też nie czyta komentarzy, jak ludzie ją hejtują i ona chyba nie wie, że ona robi źle. Nie, ona wie, że ona, znaczy inaczej, ona, ludzie ją hejtują, bo są źli, tak, według niej. Słuchaj, zazdrośni. Według niej prawo... No ale Marek, ty nie mógłbyś z nim porozmawiać, no przecież... Ja nie wiem, to ja mam więcej dzieci od niej i jakaś normalna jestem. Ja bym się nigdy tak nie zachowywała, mi by było wstyd tak się zachowywać. Serio? Jak Ela. Słuchaj, ja widzę właśnie to po reakcjach ludzi, jak się w stosunku do mnie odwracają, no to czyli robię coś złego. I tę samą krytykę posiadam, ale ona takiej umiejętności nie ma chyba. Marek, ona ma 52 lata. Ona nie ma żadnej swojej najlepszej koleżanki w realu. Nie ma przyjaciółki. Ona nie ma z kim iść, kurde, nie wiem. Chodzi z Marysia do szkoły. Tam są rodzice, tam są panie, które też mają dzieci. Ona nie ma z kim iść porozmawiać. Ona ma swoich, kurde, wirtualnych przyjaciół, gdzie połowa, 90% z niej ciśnie bekę. No. Tak, i co ja chciałem powiedzieć? Ona kocha swoich widzów, ludzi, których spotyka na swojej drodze, rozpoznają ją idąc chodnikiem. No, ona się tym chroni tak bardzo, że te moje uczucia to ma tak bardzo w dupie właśnie. Nikt nie powinien na live się łączyć. Ja na przykład do tej godziny zasypiam, bo chodzę do roboty, chociaż no większość też pewnie do pracy chodzi. Ale... wszyscy czekają, ja nie wiem, 2 godziny się spóźnia, czatu w ogóle, jak ludzie piszą, nie czyta, to po cholerę ci ludzie tam są i jej kasę nabijam. Chociaż ona chyba za dużo tam nie zarabia na tych live'ach, jak ludzie pisali, nie? No, ja jedynie mogę wam podziękować za te pieniądze, które mi wysyłacie, to... Ty jesteś realny, ty się czytasz. Odbije się, kiedyś się odbije. Odbije się trochę. No w końcu będę żałował tego, że może wydałem za dużo. Marku, a wiesz o tym, że Niemcy nas teraz słuchają? Bo widzę na policjant, który zabrał ode mnie ten. Ciekawa informacja. Słuchają nas teraz Niemcy. A co, polska policja w Niemczech? Poważnie? Niemiecka policja. Janes, ty twierdzisz, że ona żyje w swoim świecie. Ona wiedziała, że jej komornicy zablokują konto, wiedziała, że musi spłacić, ale dla niej to jest bezprawne, tak? Ale jak ona by chciała od kogoś... Janes, daj mi kuźwa dokończyć. Dobra. Jak ona by chciała pozwać kogoś o odszkodowanie, to by było prawo działa tylko u Eli w jedną stronę, tak? Ona nie musi... Moja racja jest, kurwa, najmojsza! Tak? Co to kurwa miało być? Moja racja jest najmojsza? Kurwa. Janes, proszę cię. Tylko ja mam rację, bo moja racja jest najmojsza. A wiecie co? A wy kurwa nie macie racji, bo tylko ja mam rację, bo moja racja jest kurwa najmojsza. Kurwa, Janes, kurwa szachmat, chłopie. Argument. Jeśli będzie z tego głosówka,
kurwa, jutro do odsłuchania chociażby w pracy, to będę chętnie co słuchał tego. Tak, kurwa! Janes, cieniutki jesteś, kurwa! Jesteś i nie masz, kurwa, argumentów na moje ten. Tak, bo kurwa, bo twoja racja jest najtwojsza, a moja racja jest, kurwa, najmojsza. Wyjebane mam za twoją rację. Dzień świra się robi z tego. Czyli wychodzi na to, że moja racja jest, kurwa, najmojsza. I to ja mam rację. Chuja masz, a nie rację. Zdrowym umysłem sobie tylko przeanalizujcie pierdolenie Elki. Mówi, że niby dostała jakieś 14 koła, 10, 2,5 i półtora, dobra, 14 koła, nie? I że niby, kurwa, i Marka chciała ściągnąć na weekend. Marka to ona chciała tylko ściągnąć po to, żeby miał, żeby jej coś znowu... Markowi to ona chciała spodnie ściągnąć, kurwa. Coś jeszcze? Nie, i dalej, ale teraz następne. Jeżeli ona by serio miała taki wpływ na koncie, to i tak by jej tylko komornik upierdolił, do 1900 zł by jej zostawił. Ale wychodzi na to, że ona, kurwa, nic nie ma. Tak mi się wydawało. Wiesz co, słuchaj, ja ci powiem jedno. Jak ona czasami siedzi i wylicza, jakie ona ma ubezpieczenie firmy i w ogóle sama prowadzę działalność gospodarczą, wiem, ile to, kurwa, kosztuje. I uwierz mi, kurwa, ja się zastanawiam, z czego ona płaci ZUS-y, z czego płaci podatki, z czego opłaca internet i w ogóle. Z tych, kurwa, live'ów? Serio? Helena płaci. Kurwa, Macio. Ona ma taką stałą żyłę do opływu i ona się nazywa Helena. I ona się bawi w firmę, a Helena mamusia to sponsoruje, że Rusia się bawi w firmę. Dokładnie. Ja napiszę pismo do Heleny. Pamiętasz, może byłaś jak małą dziewczynką, może jak byłaś małą dziewczynką, jak się bawiłaś w sklepik i może z mamusią statusią, wiesz, płacili, bawiłaś się, może takie coś, to takie coś trwa do dzisiaj z Heleną. To ja napiszę, poproszę Helenę, żeby mnie zaadoptowała. Niech mi też ZUS-y i ubezpieczenia opłaca. Ja nie wierzę, że ona żadnemu, kurwa, Andrzejkowi płaci ZUS cały, tylko jeżeli by w ogóle, to na ją by było tylko stać na ten minimalny, ten taki, co jest, nie wiem, ktoś tu miał działalność, taki jest tam... Dzień dobry! Parę, nie? Więc te wszystkie bajki nie przejdą, a jeżeli ludzie ze zdrowym umysłem wytykają to tej babie, słuchaj babo, ty jesteś już całkiem odklejona, to ona nie przyjmie tego jako konstruktywną krytykę, tylko jesteście lewackimi bojówkarzami, jesteście, kurwa, hejterami wszystkimi. Baba żyje po prostu w swojej bańce i ona nie chce, żeby ten film się skończył. Plus jeżeli jeden. Ona pierdoli, że ona będzie jeździć gdzieś jakimś gawinobusem i co ona myśli, że się ludzie... Ten zlecą teraz i Ela Gawin, kurwa, przyjechała. Kurwa, najbliżej jak gdzieś przejedzie koło jakiegoś targu, to może z gnitymi pomidorami ktoś rzuci w ten. Ale przecież połowa ludzi się jajkiem, kurwa, beki, żeby mieć bekę i sobie zdjęcia wysyłają. Ludzie, kurwa. Ale dobra, beka beką, ale ta baba już się tak pogrążyła w tym i jest tak napędzana, że ona z tego swojego urojenia już w ogóle nie wyszła i teraz już jest krótko przed sięgnięciem dna. Ale ja ci powiem jeszcze jedno. Być może my jako hejterzy, gdyby nas nie było, nie było Eli, bo my oglądamy to dla rozrywki, ale my jej, kurwa, napędzamy jej, ten uniwersum jej. I ona myśli, że ona jest zajebista. No i co, i teraz macie ona za to podziękować? Napędzanie tego uniwersum to jest wpierdalanie ją jeszcze na większą mieliznę niż ona już jest. Kurwa, przecież jesteśmy hejterami, o co ci chodzi? Bojówkarzami. Cześć, Janusz. Cześć. Co tam Janusz się obraził? Ciebie? Cześć, Maruś. Dzień dobry. Nachodzą mnie jakieś smutne myśli teraz podczas tej głosówki. Jakoś nie czuję radości z tego. Nie smuć się, Marek. Wszyscy cię kochamy. Maruś, nie płacz. Będzie dobrze. Ale cię wspierać, Maruś. Jakie, Marek, na ci nachodzą złe myśli? Powiedz nam. Może świat jest chujowy i tylko tyle. Dlaczego? Wy teraz sami o przykrych rzeczach mówicie, nic fajnego. Ale jak o przykrych rzeczach? Mówimy prawdę, Marek. Jakie przykrych? Prawdy. Ale jesteście sprętne hejtery. Teraz Marek ma doła przez was. Nie, ja się... Taka zazdrość, że Ela dostanie auto.
Marek, nie smuć się, teraz są promocje na hulajnogi elektryczne na Allegro. Marek, a ty masz w ogóle prawko? Nie, nie zrobię, nie chcę nawet. No jak to? To Ela ma, a ty nie masz? Przecież to wstyd na całą wieś. Bo ona robiła prawo jazdy, kiedy te wymagania były trochę mniejsze. Ale Marek, jeszcze masz okazję, jeszcze jesteś młody. Jeszcze PESEL tak nie uderza. Nie, mi się wydaje, że ja życie przeprowadzę tak bez prawa jazdy. Marek, zrób to, nie bój się, będzie dobrze, naprawdę. My trzymamy za ciebie kciuki. Dokładnie, dokładnie. To jest nawet jak zrobisz streama, to wyślemy ci do Nejty naprawką. Tak, i będziemy trzymać kciuki i tak. Będziesz dawał. I będziesz wszystkich swoich ukochanych panów odwiedzał. I wyślemy ci zdjęcia tych kciuków. Tak. Tak będzie. Pamiętaj, że my cię wspieramy i ciebie kochamy. Jesteś dla nas najważniejszy. Marek. Co tak mówisz? Musimy jakiś temat znaleźć, dobra. Wiem. Idziesz Maruś zapalić? Chodź, zapalimy. Już byłem, wróciłem, teraz się napajam. No to ja palę twoje zdrowie. Na drugą nóżkę. Na drugą nóżkę walnie. Musi być symetria. Jak jest symetria, to jest przyjemniej. Marusi, jedziesz nad morze do Elci, czy nie? Nie, zabieram inną osobę nad morze, na starą. O, to fajnie, ale jakąś taką porządniejszą? No mam nadzieję, że porządniejszą. No to dobrze, to ci życzę jak najlepiej. Marek, a potem będziesz się marnował. A kiedy zabierasz tą Patkę, która też cię w chuja robi? No, nie wiem, czy mnie w chuja robi tak naprawdę, ale jeśli ma być potencjał, to większy. Marek, niż... ale ty jedziesz no jest potencjał na tyle. Po wtorku jedziesz, nie? Bo jak wiesz, bo jak pojedziesz przed wtorkiem, no to Ela się dowie i po prostu wpadnie i ten pierdol zrobi. O ja, i znowu będą kurwy z południcy, nie. Nie, ja nie mam wakacji jak ten, jak studenci, 3 miesiące, czy widzę. Marek, nie gadaj z dziewkami już. Marek, przecież to jest masakra. Nie, wiesz, taki jak... dobry, grzeczny chłopak, taki miły, taki słodki z buzi. Zawsze dzień dobry na korytarzu mówił. No. Mało wódki pił przecież jeszcze. A przecież ty w ogóle nie pijesz. Maruś, tobie tylko wmawiają, że jesteś alkoholikiem. Ty nie jesteś alkoholikiem, jesteś porządnym obywatelem i głosujesz na PiS. Każdy w tym kraju pije, no co wy ludzie, przecież nie ma, że nie pijesz. No. To jest taka narodowa. To nie alkohol. No, dokładnie. Ale Marek, przyznaj się, chlapniesz sobie czasem do rato, czy nie? Nie. Bez bita. No to do, no to widzisz, prawilny chłop jesteś. Tylko specjalnie. A, nie gramy. Pod live'a mogę wybić, ale nie, żeby tak ani wódki. No i prawidłowo, wybić. Chłopie. Ale gdzie Dorato? Kurde, powie, że zgapia od youtuberki. Łychy niech sobie kupi. Jezu, dobrze, że nasz Marek nie jest już amatorem. Dobra, ja nie chcę wam pokazywać moich starych live'ów. Nie zrobię ich na publiczny. Bo w wielu kwestiach się myliłem co do ludzi, co, jak wyglądałem, jakim się pokazałem i to jest tylko moja pamiątka, nie chcę, żebyś... Marek, błądzić jest rzeczą ludzką. Marek, jak będzie ci mało miłości, pamiętaj, że my z koleżanką jesteśmy chętne. No, to jest... My cię zawsze będziemy wspierać, przytulimy cię do piersi. Tak, foki, uspokoić się. Mamy cię. No. Zamknijcie kipy, no. Janusz zazdrosny. Janusz, u ciebie też kochamy. Kiedy będę potrzebował mieć... Słuchaj, kiedy będę potrzebował mieć kogoś na wyjazd, to na pewno się zgłoszę. Ten powiem na Discordzie, kto chce ze mną jechać i kto będzie najbardziej atrakcyjną osobą. Ale sponsorujesz? Tak, mogę. My z koleżanką jedziemy. I co? No jeszcze... co, jak się bawić, to się bawić, nie? Jedna z prawej, druga z lewej. No. Tak, jeszcze chłopaka. Nie, od razu polecimy w namiota. Piecie jeszcze... najraźniej. Kurwa, jeszcze chłopaka weź ze sobą, najlepiej. A po co mi chłopak? Powiedział, że najładniejszą będzie konkurs Miss najpierw. No to zrobimy. Nie chodzi o Miss, ale taką, która by naprawdę myślała poważnie. Ale wolisz taką płaską dechę typu Ela, czy taką bardziej cycniejszą? Nie trzeba. Nie żadnych cysków. To ale taką się... dupniejszą, czy taką płaśniejszą z tyłu? Nie interesuje mnie to. Blondynka, ale... szatynka, ruda, ciemna, jasna. Takie szczegóły mnie nie interesują. Niebieskie.
Myjąca się czy nie myjąca? Marek, rzuć jakieś odpowiedzi, bo my nie wiemy. Marka, najważniejsze jest, żeby była inteligentna. Tak, 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 i z inteligentną poziomie. Na pewno się dogadają. Wygląd jest nieważny. Marka kręci inteligencja, a nie jakiś tam wygląd zewnętrzny. Bo ja wolę... A Marku, a jednym zębem i kurde szponami takimi, wiecie, kręconymi, długimi, czarnymi, to też przecież nie może być, no bez przesady. Ale jesteście pewni odpowiedzi. Jesteście ochotni. Nie, Marku, poczekaj, ale muszę wiedzieć to. Czy lubisz na przykład zwiedzać, czy po prostu wolisz pójść i się napić i siedzieć? Jesteś nie. bardziej taki historyczny? Ja to nie pisałem nigdy tak, czegoś takiego, że lubię zwiedzać jakieś... Głupie, ale ja tylko pytam, bo wiesz. Głupie budynki, głupie. Ja też jakieś... nie lubię, bo to jest nudne. Nie. Ty lubisz tak sobie siedzieć, się przytulać. I to innego zaczynać, no. No tylko to. Bo to... tego brakuje, mieć drugą osobę przy sobie. I tego... No dobra, a puszczą cię w domu na wycieczkę, czy nie bardzo? Oczy wychodzą wtedy, nie? Tak, jak kurwa, nie ma inaczej. Maruś, puszczą cię teściowie na wycieczkę? Dobra, dajcie spokój dla niego. Bo kto to powiedział? Tak. Tyle tych... Jakiś szlauf chyba do mnie. Ale cię spokój dla jego, bo mnie to wkurwia już. Ale Jan, z ciebie wszystko wkurwia. Dobra, spierdalaj. Ale ty się wyrażaj, chłopie. No, nie, no, no nie, no, bo atakujecie jego i on... I ale Marek, ja nie wiem, my tylko zadajemy pytania. A mnie to chuj obchodzi, bo... Jan jest bardzo... Ale Marka obchodzi, jakiś ciebie kolega. Pisz do jego na pliw, bo napastujesz jego, no, przy mnie. Tam napastuje, on jest nieśmiały. Ty taki obrońca Marka. Tak, próbujemy go rozkręcić, żeby tak. pogadał z nami. Tak, a ty zawsze ja psujesz atmosferę. Ma historię sercową. I on teraz jest zamknięty w sobie. Jego wiecie co? Ja wyczyściłem, kto tu mówi, bo to jest Rado Ceglarska teraz, ja wyczaiłem. Jan jest bardzo... Martysia. Jan dla ich. Jest. Martysia. No bardzo jest świetnie. Jedna osoba, to jest Radio Ceglarska. Nieprawda, ta druga osoba nie jest RC, już nie obrażaj. To są osoby kryminalne. Janys, band life. Janys, nie da mi bana. Nie, tutaj nie ma banów, bo tu są tylko... No, nie, to jest serwer, na którym nie ma banów, każdy może tu siedzieć. No, no właśnie. Uciekają osoby właśnie, jak o tym mówimy, że... No to tam przerwa. No tam Janys, jak u ciebie, kupiłeś tego pieska, czy nie? Życie mu się wali przecież, nie? Jak... Martyna, Janys będzie miał kota. Martyna, ty no. masz taki podobno. Pomożesz mi znaleźć tą osobę, co mi życie jeby, czy nie? Jeszcze raz, bo ja nie zrozumiałam, bo coś przerwało. Bo wy macie wtyki podobno, tak słyszałem. Pomożesz mi znaleźć tą osobę, co mi życie pierdoli, czy nie? A która osoba? Wexi. Napisz mi na priv. Pisz do mnie na priv. I powiem ci tak, Martyna, żyjmy w zgodzie, bo... Ale ja z tobą żyję w zgodzie, ja ci to mówiłam, ja ciebie bardzo lubię, zresztą wiesz, nasz ale Marek jest nie mówisz tego. Dopiero teraz ciebie zauważyłem, ale jak ja ten... Marek jest mój kolega, jak to jemu ktoś robi podgórkę, ja bym nie chciał, żeby ktoś mu podgórkę robił, bo mnie to wkurwia. Wiesz, ale o ja mu nic nie robię, ja sobie tylko wiesz, rozmawiam grzecznie, co ty się mnie to wiesz, Janesku? No nie wiem. Przecież my dobrze żyjemy. Chłopak jest zdenerwowany. Żyjemy dobrze, bo... No i tak trzymać. Bo nic mi jeszcze nikt nie zrobił, nie? Z Rady Ceglarska. Ale Marek to jest mój kolega. No nasz też. I was nie proszę, bądź samolubny. Nie, i was proszę, żebyście dały spokój dla jego. Nie, proszę was serio, żebyście dały spokój dla jego, bo to jest dobry chłopak. No jest dobry, no przecież ja mówię, że jest dobry. Specjalnie dla was, dla internetu zrobiłem, poświęciłem swój rok, żeby obdarzyć wszelkie słabości. Ja pierdolę, to już rok minął? Tak, rok minął, jak ujawniam wszystko o Eli Gavin, jak ona mnie traktuje w ogóle każdej. Ja mam więcej ciekawszych rzeczy niż ty, Marek. Nie wiem, czy tak bardzo dużo. Marek, nasz cichy bohater. Nie wiem, tak czy owak, Marek jest niewinny w tej sprawie, także jeżeli ktoś mu robi krzywdę w internecie, to proszę się od niego odpierdolić, bo wtedy ja będę musiał zareagować. Ale Martysia mnie informuje, co się dzieje na mój temat. No to ja robię właśnie... Janysku, to zgadamy się wieczorem, dobra? Dobra, a ja mam rzucę papiery. Ja mam rzucę papiery, ja mogę zajebać. A to mi nie przeszkadza. To sobie nożyczkami dowód obetnij jeszcze na okrągło. Ej, i co, Janys, kupiłeś tego psa, czy nie? Bo ja na tym stanęłam, że miałaś go kupować. Nie będzie psa żadnego, kurwa. Nic nie będzie. Czemu? Nie będzie niczego, kurwa. Rozjebali mi wszyscy życie, no. Jak, psem? Nie tylko psem, bo jeszcze, kurwa, pracę mi rozjebali, no.
jaki tak? sposób? No właśnie musisz najpierw ustabilizować to swoje życie, potem psa sobie zarabiaj. Marek ma rację, no. Ale także, myślałam, że kupiłeś pieska. Jeżeli ktoś się przypierdala do Marka, to się przypierdala do mnie. I nieważne, kto to jest, pamiętajcie o tym. Pamiętajcie, jak przypierdala się do Janysia i Marka, to nie. I do mnie. Bo ja nie jestem Rafatus, no. Że dam sobie w kaszę dmuchać, ja pójdę i będę miał nazwisko czy coś, pójdę, opierdolę ci łeb na łyso. I najebiesz jak psa. I najebie jak psa. Także, i bardzo dobrze. Także Marek jest mój kolega i od niego się proszę odpierdolić. Ale tylko kolega, obiecujesz? Tak. I dobrze. Od niego się proszę odjebać, jeżeli ktoś ma do niego, chce mu robić krzywdę. Bo jak coś więcej, to Janek się pogniewamy. Ale nie obiecuj, że tam nie będzie miłości, bo życie pisze no. różne scenariusze. Seksu między nami nie było. Na pewno, bo coś tutaj kłamiesz. Na pewno. Dobra, wierzę ci. Mówię Marek, ale ona mówi źle o Marku i go szkaluje. I mu szkodzi w internecie. Marek z Elą to jest inna sprawa. Marek z Elą się mogą szkalować, ale nie może nikt pomiędzy w to wchodzić. Oni tam, Marek z Elą się mogą wyzywać, bo to jest ich sprawa między nimi. No tak. Ja to nie wnikam. Marek, a dasz na ratę Eli? Ale jeżeli ktoś szkodzi mi, albo Markowi, Marek jest moim kolegą, jeżeli ktoś mu szkodzi, ja się dowiem jakieś info, że ktoś mu zrobił krzywdę, to znaczy, że mi zrobił krzywdę. Ja tego nie popuszczę. Tak mówię tylko ku przystrodze. Ale bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Takie prawo babilońskie, szanuję to. Po mnie zobaczyć, czy ktoś mi zrobił krzywdę, to jest ciężko. Ja się przyznaję do wszystkich rzeczy, które zrobiłem. Marek, a dasz na ratę dla Eli na ten samochód? Nie. To jak ona za niego zapłaci? Zobacz na te filmiki, jak ona w tym samochodzie siedziała i się Edek pojawił. On był zaskoczony, jak ona sobie bardzo pozwala. Ej, ten typ to był właśnie Edek? No nie wiem, tak mi się wydaje, że tak, ale miała być... Albo sąsiadka. No słuchaj teraz, nie, bo ona pisała, że w sobotę rano ona ma się wyprowadzić od niego. I co się stało takiego, że... nie udało to. Już się... ci, Marku, odpowiadam. Ela dała Edkowi dupy i dostała tydzień dłuższy. Tak. Być może tak było, ale i pieniądze dostała od ludzi, darczyńców na konto Marysi, tak? Tak mi się ale to wydaje. Muszą być debile bez kitu. No. Ja mam nadzieję, Marek, że ty nic jej nie płaciłeś, że nie jesteś taki jebnięty. Ona prosiła o 400 zł, nie? I każda osoba, która ją wysłała, to też były 400 zł lub nawet więcej. I ona sobie musiała zebrać kilka tysięcy, na pewno mi się wydaje. Nie, no kilka tysięcy to bez przesady. No ale dobra, powiedzmy dwa, nie? Ale zobaczy, że to działa. To działa w internecie. Ona gdzieś wyjeżdża, teraz nie ma... Ale Maruś, ona ponoć w środę wraca do Krakowa. No jutro wraca, jutro. Niby jutro. Jutro. A dobra, to może. Bo ona przecież za tydzień ma rozprawę, nie? O kurde, no to nie wiem. Ale rozprawy się dzieją pewnie bez jej uczestnictwa, czy jak to jest. No, teraz nie za bardzo, jak się nie pojawi. No i to są takie ważne rzeczy dla mnie. Ja chcę o wszystkim wiedzieć, co się dzieje w jej życiu, a nie, że... Ona uśmiechnięta jak stokrotka, tam jak skowronek, tak rozśpiewana. Nie, Maruś, tak... zazdrosny jest. Nie, ja muszę wiedzieć o tym i brać pod uwagę. Musisz wiedzieć. No ja muszę wiedzieć, bo będę brał poprawkę na swoje decyzje względem tych jej rozpraw i problemów jej życiowych. Nie przecież. Ona się odrazuje. Chcesz nią być, to po co chcesz wiedzieć, co się u niej dzieje? A teraz tym bardziej, czemu nie mam wiedzieć? Skoro już tak głęboko wjebałem się w bank, to zainteresuję się, ale nie będę wykorzystywał tych informacji przeciwko niej. Nie będę zajmował. Muszę się odliczać. Ja do ciebie, Martyna, może będę miał sprawę. Okay. A propos osoby, która mi robi podgórkę. No, zrób sobie z niej koleżankę, to ona ci pomoże na pewno. Może żebyś się wiedziała, nie dziwił, Marku. Może będziesz wiedziała, kto to jest, a to się na później napisze. Ja jestem tego pewien, nie mówiłem tym ironicznie. Oj, to Maruś dużo nie wie, Janusz, nie? Bo my z Markiem jesteśmy takimi gościami, że z nami się można dogadać. Można się z nami dogadać na props. No, Maruś jest ostatnio niegrzeczny.
Nie no, Marek jest grzeczny. No. Może opowiesz, kto jest kierownikiem kanału na YouTubie Ciepły Kominek jeszcze. No nie wiem, ktoś chyba zerce. Niech sobie wrzucałem, przecież ja nie będę latała za tym, kto... No to powiedz jeszcze tak, to powstało po rozłamie w waszych szeregach, czy jak to się to wygląda? Co zrobiło? Powtórz, bo nie rozumiem. Rozłam w waszych szeregach, także się ktoś z kimś nie zgadzał i założył kanał na YouTubie. Ale jaki rozłam? No bo ja tak było kiedyś. Ten, no, miesiąc temu powiedzmy, że ktoś się z kimś pokłócił. Znaczy, Marku, bo ja ci powiem coś takiego, bo oni jebią głosówki, nie? I no. Ja ten ich kanał oglądałem i oni walą głosówki i oni walą wszystkie. I bo... która to osoba tak postąpiła, że odłączyć się od Martyny? Czy Martyna współpracuje z tym kanałem? Dobrze, ja nie współpracuję z żadnym kanałem, ja współpracuję z innym, całkowicie kanałem. No nie no, Marku, bo słuchaj mnie, bo ten kanał Ciepły Kominek, on wali głosówki wszystkie, wali i te dobre, i te złe. No. Czyli dlatego... to nie jest kanał... Nie no, posłuchaj mnie. Wydaje mi się, że to jest kanał Rosoba z ziemniakami. To jest taki typ, wiesz? Stalker. Jeżeli ten kanał, on wali wszystkie głosówki, te co są, wali pozytywne i negatywne, to znaczy, że jest to kanał neutralny i oni walą wszystko. O, już wiem. Marek, kojarzysz może Skórkę? Tak, to z RC? To Skórki kanał. Kraken, inaczej Kraken, bo to jest typ. On wcześniej miał Wojtuś. Kraken siedzi na moim serwerze też się wypowiada. No to jest on, no to jest jego kanał. No nie no, Marku, bo jeżeli... Proszę, ja blokuję. Nie, Marku. A bo ty jeżeli jest taki skurwysyn, stary dziad, wiesz? Ja, to był Wojtek. On Wojtek miał na imię. No Wojtek ma. Skórka to jest Wojtek. On się podszywa pod babę. Bo jeżeli jest jeszcze jeden kanał, powiedzmy, kanał jest jeszcze inny i ten kanał, on wali tylko negatywne głosówki i pisze na przykład Marek Łangowski, Janek, przestępcy seksualni, pedofile i wali pewnego... To jest chujowe, ale jeżeli ktoś... Na kominku grzecznie piszą przecież. A jeżeli ktoś wali wszystkie głosówki, czyli wali te negatywne i pozytywne, to znaczy, że jest to twórca obiektywny. Czyli, no to ci mówię, to jest właśnie Wojtek, Skórka z RC. Tak. Wcześniej Kraken. No to Marku... To jest stary chuj, on jest po 50. Nie ma co... Żona go zostawiła, kurwa, czwórkę dzieci ma pierdolone. Jakąś kochanicę z Ukrainy se dorwał. No to nieważne, ale... I nagrywa. Marku, ale ten gościu wali głosówki pozytywne i negatywne, z tego co ja widziałem. Czyli on jest obiektywny, wali takie tak, i takie. Tak, i piszą na prywie, że ma kilka ników. Jakby został zbanowany, to ma kilka ników i nagrywa wszystko. Jeżeli co, on jak by leci. Jeżeli on by nagrywał twoje głosówki tylko negatywne i by wstawiał, no to można by powiedzieć, że jest frajerem pierdolonym i czego wali na pizdę, ale ten gościu... Szanujmy Skórkę aka Krakena. Szanujmy go. Ale ten gościu wpierdala wszystkie głosówki. Ale gdyby było tak, że ja reklamuję głosówkę, że się pojawia na niej, reklamuję głosówkę, chciałem powiedzieć teraz, no to czyli zapraszam ludzi, żeby nagrali to, a jeśli to jest tylko nasze takie prywatne rozmowy, no to... On ma na Facebooku Wojtek Amarena. O, no. Tak. Ale z tym z nagrywaniem nic nie zrobimy, bo... Ale to jest taka obsesja, wiecie, że on wcześniej tą żonę nagrywał, a teraz nie ma kogo nagrywać, to Marka nagrywa. No, jeżeli chodzi o obsesję, a może on jest, słuchaj, może on jest gejem i po prostu, wiesz, zakochał się w głosie, kurwa, tam dobrze, wiesz, ciśnienie, pod ciśnieniem każdego streama. Taki jest syndrom Knegeusza. No zobacz, jaki on ma zdjęcie. To jest kurwa stary chuj po 50. Ej, a kto tutaj jest Radio Cyglarska ogólnie? No ja. Ktoś jeszcze? Za dużo mówisz troszkę. Ktoś jeszcze? Nie wiem. Ktoś jest? Chyba no, nie. Patrz. Dobrze, to ja zadam podchwytliwe pytanie. Martysia. No? Ile razy ja z tobą w życiu rozmawiałem? Tak szczerze, no powiedz. Bez szczegółów. Ile razy gadaliśmy na głosówce? Ja znam odpowiedź. Ale nie liczymy Kocborowa, czy liczymy Kocborowo? Liczymy Kocborowo. Kocborowo. Liczymy Kocborowo.
czekaj, muszę pomyśleć. Pierwszy raz rozmawialiśmy, jak byłeś najebany jak szmata na Discordzie, gdzie tam wszyscy wyzywali i ty coś tam o jakiś sperma gadałeś. No. Później znowu jakaś tam była głosówka, jak byłeś ty i jeszcze jakiś tam przyjebany alkoholik, co no. pisali do jego starych, tam jakieś dymy były, nie pamiętam, coś na D. Dumo, no. D. Coś takiego. Aha. To mamy dwa. Trzy u Eli, to mnie nie poznałeś. Ale mi chodzi, mi chodzi o prywatne rozmowy. Tylko ja a to raz. To raz. No właśnie. Raz. To raz no. było. Jak nie licząc privów. Nie licząc privów, nie? A gadaliśmy coś o Marku Łangowskim, youtuberze? O Marku? Nie przypominam sobie. No mi też nie. Czy gadaliśmy coś, żeby zaszkodzić Eli albo Markowi? Nie. No właśnie, no. To chciałem usłyszeć, no. Nie, nie. No to... Bardziej takie swoje jakieś tam kocopoły, nie? No. I temat jeszcze innego patusa, wiesz, o kim mówię, nie? No wiem, o kim, wiem no. o kim mówisz, ale tak czy inaczej nie był poruszany temat Marka Łangowskiego. I nie. No. Nie. No to chciałbym, żeby ten pan, który tutaj jest, żeby to wiedział. Ja się was nie pytam o to, co następnym razem odpierdolić w internecie, aby był szum jakiś głośno na mój temat, czy będę się znowu świecił jak gwiazdka, ale chociażby ta upadła. Nie, nie będę się... Supernowa to się nazywa, Marku, wiesz, taka co rozbłyśnie dużo, a potem znika. Myślę tak o sobie, że już więcej nie będę odpierdalał w internecie żadnych reakcji. Po co? Całe szczęście, że to, co o mnie wiecie, to, że jestem jeszcze w młodym wieku. Jeśli bym z jakimś staruchem był, to byście się brzydzili, a tak każdego to interesuje jeszcze. To prawda, no. Ty jesteś, wiesz, tak centralnie wycentrowany, że jesteś tak po środku i to jest takie kuszące. Ja myślę, że to jest właśnie to, o co chodzi ludziom, że... Ty co, myślisz, że tak mogłaś być młody, jego żoną? Byś nie był wyciągający. Co, ja? Pewno. No. No, Marek, chcesz? Wiesz, chodzi mi o to, że nie mogę zapanować nad psychiką. Niektóre rzeczy to robię, sprawiają mnie w taki nastrój, że czuję się podniecony tym, co zrobiłem. No to zrobiłem. Czemu nie pójdziesz do psychologa? Nie, właśnie, powiedziałem teraz coś, nie, zanim ty to swoją kwestię, że ja czuję taką radość, kurde, że o, w końcu ludzie się jarają tym, że zobaczyli jakieś zdjęcia na mój temat i... I ja tak cały dzień patrzę się w sufit i się uśmiecham. Kogoś to jara. I wtedy, dobra. Zaraz, zamykam temat już. Po prostu jestem niestabilny psychicznie. Pod wpływem emocji robię różne rzeczy tylko po to, aby poczuć jakąś adrenalinę czy coś takiego, nie? U kogoś dzwony napierdalają. Dzwony, tak, dzwony. U mnie ja już wyłączam, przepraszam. Komu dzwonią, temu dzwonią. Ale co, Marek, masz jeszcze w planach spotkać się z Arą, czy sobie już darujesz? Przeskalujmy sobie... Moje spotkania z Elą w taki sposób, ile razy ja zostałem coraz gorzej traktowany. Doszło do punktu krytycznego po naszym roku spotkań, że zostałem pobity. No i to zaważyło na wszystkim. Ale to chyba działało. Marku, ja ci chciałem tylko jedno zapytać jeszcze rzecz, jeżeli mogę. Ile cię kosztował ten cały wyjazd do Władysławowa? A nie mam pojęcia, nie przeliczyłem o swoich oszczędności. Tylko pi razy oko. No to ponad 2,5 tysiąca. Czyli Marek, z tego wychodzi, że zagoliłaś ponad 2,5 tysiąca za to, żeby mieć doła. Maruś, bo na RC pytają, czy propozycja wakacji z Dobim jest aktualna. Nie, z kim? Z Dobim. A kto to jest? Co ty? No nie wiem, no. Ona do mnie teraz nie pisała z tego niku. Na Messengerze ludzie do mnie piszą, że będę przyjeżdżać się daleko twojej miejscowości, może się spotkamy. Tak, spotkamy się, zobaczymy, co będzie miała do powiedzenia ta osoba. I tutaj piszą, że Kraken ciebie pozdrawia. O. A ja mam pytanie do Marka. Marku. No. Bo tak to...
Czy kiedykolwiek mnie po prostu podejrzewałeś o współpracę z hejterskimi serwerami? Ale muszę ludziom pokazywać, że tak myślę o tobie przecież. To jest taka zasada. Nie to, co ja myślę prywatnie, to nie ma znaczenia. Ja muszę pokazywać jakieś reakcje w stosunku do ludzi, że brzydzę się, czy tam nie popieram jakiejś akcji. A tak ogólnie to wyjebane mam i proszę nie wierzyć. Chyba, dobra. Teraz ta głosówka spaliła wszystko. Każde moje zasady, jakie uświadamiałem, że jestem w porządku człowiekiem, na pewno, nie? Oj tam, oj tam. A jest tutaj Martyna Zadrożna, co zaszkodziła Eli, bo ja miałem zarzuty, że jakbym był prawdziwym przyjacielem Eli, to bym zbanował Martynę Zadrożną. No to tak szczerze, to u was na serwerze nie ma banów, no to dlaczego ja bym miał ją zbanować? Bo ona mi nic nie zrobiła, tak szczerze. No, na każdemu z nas nie zrobiła nic złego. Rafatusowi tylko coś zrobiła. Nie wiem co, nic ale... Nie zrobiłam. Dlatego ja się wolę powyzywać, kiedy nikt mi nie przerywa na moim live'ie, wtedy mogę wyrazić tego uczucia, że teraz mi nie przerywasz, to cię powyzywam. Nie? To jest najfajniejsze. Marku, jak się czujesz na honorze, że ruchałeś stare, psychicznie chore próchno. I to jest naprawdę bardzo... Mu nie kliśni, ej, no nie, no nie mów tak. No, no mów tak, nie. To mówi się dojrzałą milfę, chamie. Magia, to już kochaty przychodzisz mu trasz na dywan, ej, nieładnie tak. To jest obrzydliwe, bo... Chamskie. Oceniać ludzi po wyglądzie dla mnie jest obrzydliwe. Na przykład, że ty takie rzeczy mówisz, dla mnie to jest kurwa bardziej obrzydliwe, niż to, co ja robiłem w internecie czy Marek, no bo... Ale ja tylko oceniam to, co widzę. Ale pytanie było do mnie. Obrzydliwa. Ja ją nie oceniam po wyglądzie, ja ją oceniam też po wypowiedziach i po jej chorej bani. Ale jesteś niemiły. Niech Marek odpowie Marek. Powiedział, nie. Że ma doła. Ej, nieładnie tak. Niech Marek odpowie. No bo nie chodzi mi tutaj o to, o jej wiek czy wygląd, tylko o to, co zrobiła w 2 tygodnie, zanim przyjechałem do Władysławowa. Że to mnie bardziej brzydziło, patrząc na nią, że ja jeszcze dalej spędzam z nią czas. Zatem... Jak już mówić, to wyrzuć to z siebie. Ty się lepiej poczujesz, wiesz? Jak tak wyrzucisz z siebie, wyżygasz. Aha, dobra, ale nie jest to normalne, że chłopak w moim wieku spotyka się z taką kobietą. To jest... Jak to nie jest? No nie, no Marek, Marek, ja uważam, że Marek ma rację. Marek, nie daj się manipulować, bo ja... Emerytura. Janusz, nikt nie manipuluje. Ja chcę, żeby Marek się poczuł lepiej, bo mi jest go żal po prostu. No co, chłopak? Nie płacz, dziewczyno, Jezu. Nie płacz, kochanie. Marek. Nie, ja się wzruszyła. Marek. Ja się muszę wyłączyć. Marek, jak miałem 20 lat, się spotykałem z 20 lat starszą partnerką i to jest, wiesz, no, to jest normalne, no. Wiek nie gra roli, najważniejsza jest miłość. No, ja też znam typiarę, która ma 18, a no, partner ma 47. No ja myślałem, że między mną a Elą coś pozostanie jeszcze w dalszym ciągu, jakaś sympatia, chociażby wzajemny szacunek, ale wszystko prysło. Ona sama zdecydowała o tym. Można było mieć kontakt do mnie jeszcze w dalszym ciągu. Nie musiała mnie blokować na WhatsAppie, a zrobiła jednak to. To był jedyny komunikator między nami, który nie został jeszcze zablokowany. Nie minie kilka dni, ona się blokuje. Zawsze tak robi. Marek, a jaki jest aktualny status Radia Ceglarska, skoro z Martyną rozmawiasz? Bo ja się już pogubiłam. Co ty, to dalej są źli, czy nie? Bo... Ale ja nie miałam do Marka. Ja nic nie miałam do Marka. Ja wiem, a RC to jak jest? No dobrze, no to... Ciśniecie po nich, ciśniecie i już kurczę, myślę, że nie tylko ja nie wiemy, że znaczy... są źlicznie. Marek miał podejrzenia, że ja współpracuję z Radio Ceglarska. Chwilowo, tak. Muszę zadawać miał. Pytania przecież. Muszę zadawać pytania przecież. Ja z Martyną nie gadałem przed tą, ona tu weszła przypadkowo i mogę screeny pokazać. O, teraz kłamiesz, bo ty mnie zaprosiłeś i proszę teraz nie kłamać. Możesz być najśmielszy. Sam wysłałeś mi linka, tak, sam wysłałeś mi linka na serwer do Marka. I proszę, teraz mogę ci dać screena, kochanie. Proszę teraz nie kłamać, poczekaj. Ale kiedy cię zaprosiłem, rok temu? O ja pierdolę, no jak ten serwer powstał. No to właśnie, zaprosiłem cię na początku serwera, ale nie teraz. Zaprosiłem cię 2 miesiące temu, czy 3. Chuj wie, kiedy to było, nie wiem, ile ten serwer ma. No, to na początku serwera wysłałem linka do wszystkich, co 11.07.
Dokładnie. No, tak. Po co to zrobiłeś, że zapraszałeś tutaj wszystkich ludzi kontrowersyjnych w internecie? Bo Janusz nas kocha. Nie, Marku, bo wysłałem linka wszystkim ludziom, co mam w wiadomościach. No też tak. Ale mnie nie miałeś w wiadomościach. Miałem cię w wiadomościach. Widzieliśmy na głosówkach, tylko gadaliśmy. Pisałaś do mnie kiedyś. Dobra, krótka piłka. No pisaliśmy. To są dalej. O proszę, poczekaj. Dobra, sekunda. Pierwsza wiadomość jest od ciebie, mój drogi 21.02.22. Nie gadajcie teraz, bo ja gadam z Martyną Zadrożą z Radia Ceglarska. Tak, z tą Zdzirą. I teraz wszystko wyjaśnimy. Tak. I pierwszą wiadomość do mnie ty napisałeś, kochanie. 21 lutego. I kiedy to było? A ja ci odpowiedziałam. No 21 lutego, a ja ci odpowiedziałam. A byłem adminem Ueli wtedy? Oj, nie wiem. No nie byłem. Nie pamiętam. Nie byłem. Nie byłem adminem Ueli wtedy nawet pierwszy raz. Nie byłem wtedy administratorem. Potem dzień po, kochanie, napisałeś do mnie, wbiłem do was. A ja ci odpisałam, słodziaszczo light. Oj. Moje wszystkie zezwalam na publikację wiadomości. Ale nie będę czytać, bo wiesz. Z Martyną Zadrożną zezwalam na publikację wiadomości wszystkich, jakiekolwiek były. Zezwalam. Nie, wszystkiego nie, bo tam są numery telefonów. Ja nie wstawię, ale zezwalam na publikację. Nie, bo tam są numery telefonów, to aż i tak grubo nie lecimy. Tam nie było nic takiego, żebym zaszkodził Eli czy Markowi Łangowskiemu. Nie było czegoś takiego. Wysłać ci screena, co było? Wyślij. To poczekaj, bo to muszę znaleźć, bo tutaj jestem dopiero na lipcu. Ale lepiej to wyślij to na tablicę i wszystkie... Nie, bo to są prywatne, znaczy to są RODO. Wiesz. Najlepiej wyślij wszystkie screeny na tablicę, bo ja bym chciał, żeby Marek widział, żeby Marek to widział. A jaką ty masz firmę, że ci obowiązuje RODO? Nie, bo tam są nazwiska i screeny. Ja bym chciał, żeby do ciebie RODO nie interes, nie obchodzi. Ja bym chciał, żeby Marek zobaczył wszystkie wiadomości. A ja mu na priwa później wyślę. To może być. Skrzynduję, no. Bo tam jest jeszcze inny numer telefonu jest, nie? Bo mam też inne screeny, mam też inny screen, jak chciałaś mnie napuścić mi policję na chatę. Tak, a od kogo? Nieważne. To jest niemożliwe, bo nigdy na ten temat z nikim nie rozmawiałam i to może każdy ci powiedzieć nawet warce. Chciałaś mi napuścić policję na chatę? Nigdy nawet takiej mowy nie było. No było tak. No, a po drugie, nawet nie znam twojego adresu. Wiem, że gdzieś za granicą do mnie pisałaś, chciałaś zyskać jakieś informacje. Ja cię bejtowałem, tak samo z moim adresem. Mój fejkowy adres dostałaś i jeszcze się... Nie dostałam żadnego adresu. Dostałaś mój fejkowy... Od kogo? Od kogo to ci wyślę screeny? Całej rozmowy. Nikt. Podaj kto. Dostałaś mój fejkowy adres, który sam podałem, bo... Ale powiedz mi kto, to ci wyślę całą rozmowę korespondencję z tą osobą. Nie powiem kto. To jak ma ci udowodnić? Możemy pokazać na priv, ale... Chcieliście mi wysłać psy na chatę, a pamiętaj, ja nie jestem Rafatus. Janusz, ja ci powiem tak. Żeby mi będziecie szkodzić, kurwa. Posłuchaj mnie, synek. No nie, Ale daj mi dokończyć. Ty w całym tym uniwersum jesteś jedno wielkie gówno i mi w ogóle nie interesujesz. Serio, więc nie wiem, po co miałam w ogóle udostępniać twój adres. Na chuj mi to. Niezręczna cisza. Tam zapadła niezręczna cisza. Komu nie jest niepotrzebny w ogóle jego adres i to jest najgłupsza wymyślona historia, jaka kiedykolwiek mogła być, że ja bym kurwa Janusa gdziekolwiek podała, bo jakbym miała podać, to kurwa już dawno bym cokolwiek innego zrobiła. No, a nie to... się pierdoliła z twoim jakimś numerem, kurwa, no to szukanie... zrobiła, i na chuj mi... Ale na chuj mi ty jesteś potrzebny, ty mi powiedz. No i co mi z tego, nawet jakbym zadzwoniła, co mi to by dało? I co bym powiedziała? Panie, jedźcie do Janusa, bo on jest modem Eli. Z dojeżdżania Eli mieliście satysfakcję. I oproszone na Discord. Jak z dojeżdżania... Z dojeżdżeniem Eli, oczywiście. Czy kurwa... Nie, nie, nie.
Nie, mój drogi, Marka adres nie poleciał w świat z RC ani takich rzeczy, a jeżeli chodzi o Elę, oczywiście ja się przyznaję się do wysyłania do Urzędu Skarbowego, ale teraz ma problemy do MOPS-u, do sądu. Dobrze, ale pan Krasniewski... Zanim komuś tutaj przypną rozpierdolenie się z Marka adresem, pierwszy raz podała go sama Ela Gawin. Dziękuję. Ja nigdy nie... No, ja ale nigdy tego nie ona go podała? No to tak, nawet nie wiedziałem. Tak samo z twoim numerem telefonu, tak, który później został zamknięty. Teraz numer mój telefonu został usłyszany po raz kolejny, kurde. Ja numer telefonu Marek ja podawałeś nie podawałam ty sam. Na początku jak live'owałeś, bo ja byłam od samego początku na twoich live'ach. Było, ale ja to... Nie byłem świadomy, że ktoś to taki jak ty ogląda tego live'a. Ja dostałem informację. Ale dużo osób oglądało. Ty pisałeś na czacie ten numer telefonu. Parę razy pisałem, tak było. Pamiętam. Ja dostałem. Ale... O kurwa, nie spodziewałem się. Dajcie Markowi skończyć, ludzie. Marek, czekaj. Myślałem, że moje małe, wąskie grono osób nie zrobi czegoś takiego, a jednak musiałaś uczestniczyć we wszystkim tym. Podpuszczyliście mnie. Ja chciałem zobaczyć, jak to jest, poczuć się byciem niszczonym w internecie i doświadczyłem tego. Maruś, ale ja byłam, poczekaj chwilę, Janusz, bo ale ja na twoim live tylko byłam raz, to ci napisałam worek na łeb i do Wisły, a potem sobie tylko z tych kanałów oglądałam, więc mnie o to nie wiem, sorry. No i bardzo dobrze zrobiłem, że wszystkie moje live'y są teraz prywatne chyba, nie? Bo nie warto tego pokazywać. I kto by chciał teraz szukać w ogóle jeszcze po tych komentarzach? To nic Maruś nie daje, bo jak robisz live'y, to od razu nagrywałem z tobą, nawet jak dasz prywatne, to i tak mam. Bardzo ten udaję czasami, prowokuję ludzi, specjalnie chcę wkurwić kogoś, żeby poczuć jakąś reakcję od kogoś. Kurwa, no. Ja dostałem o Marku, że ta osoba, która dzwoniła do mojej pracy, jest z Radio Cyglarska? Na pewno nie. Ci to od razu, znam tych ludzi, wiem, że oni czegoś takiego jakby zrobili, to bym pierwsza wiedziała. Weryfikuję. Weryfikuję. Nie wiem, czy to jest prawda. Dziwne. Mogę wam coś zrobić? A to jest ten serwer, co takie zapowiedzi non stop robił, że będzie, a nic nie było. Było bardzo dużo. O tyle, o ile Elka... Dobra, czekaj chwilę, chłopie. Powiem i będziesz sobie gadał. Elka robi to, co robi, ale za nią jest jeszcze młoda. I generuje kurwa u całego społeczeństwa, który ją ogląda, przez to, że to się odbija na jej dziecku. Marek w tym trochę uczestniczył i ludzi zaczęło wkurwiać to, że Elka przez niego na przykład płacze, bo popierają Elkę. Natomiast ty, Janysie, jesteś tak zwanym backgroundem, jesteś z tyłu i generalnie mało kogo obchodzi to, co ty robisz. Przepraszam, jeżeli cię w tym momencie uraziłam, ale taka jest prawda. Więc jeżeli kogoś wkurwiłeś personalnie, to zrobiła to ta osoba, ale na pewno była to osoba albo z gangusiów, albo stąd, a nie z Radia Ceglarskiej. Bo z tego, co ja wiem i co się orientuję, to tam naprawdę centralnie nikogo nie interesujesz. Bo tam się wszyscy interesują albo Elką i jej wyczynami, albo tym, co odwalił Marek w stronę Elki. Ewentualnie Kononowiczem. Bardzo dobrze, Kononowiczem. Dobra, i mam jeszcze jedno pytanie. Czy kurwy z Radia Ceglarskiej są już hostessami, czy dalej są kurwami? Dlatego, że 50 osób do mnie pisze kurde privy i wszyscy chcą wiedzieć. To są już hostessy, czy dalej A4? Proszę o odpowiedź. Odpowiedź to możesz sobie... Też nie wiem, kto to mówił teraz, kurwa. Nie oszukujmy się, według Eli wszystkie kobiety, które tu rozmawiają, które piszą, to są dziwki. A ja się tego nauczyłem i przyznaję rację. I to padło z ust kobiety, która prosiła, żeby jej widzowie co miesiąc nowego chuja w pizdę załatwili. Ale co? No co zrobisz? No co zrobisz? Dobrze. To... Ja dostałem fake info. A ty Janusz z Kiblu jesteś? Nie. W głuchym pomieszczeniu. W pomieszczeniu, które dajełem. Nie, słuchajcie, bo jeżeli dostałem fake informacje, no to trzeba to zweryfikować. Ja dam na ogólny w sumie.
dane tej osoby, która tak robiła, która tak mówiła? Dzień dobry. To jest osoba cwana, która ma bardzo dużo wolnego czasu. Ja w to nie uwierzyłem, ale musiałem puścić bejta i się spytać tych ludzi, czy naprawdę, czy to jest fake, no. Puściłem na ogólny, to jest ta osoba, która mi to powiedziała, że jest z Radio Cyglarska. Dobrze, ale ogólnie Radio Cyglarska ma gorszy poziom w społeczeństwie, w naszych szeregach niż ktokolwiek inny. To się zgadza. Byłeś. To skąd wiesz? A gdzie to wrzuciłeś, bo nie, ślepa jestem. Na ogólny. To jest ta osoba, która mi dzwoniła i groziła i mówiła, że jest z Radio Cyglarska. Mam nadzieję, że ja to zdążę skopiować, bo teraz jestem czymś zajęty. Na ogólny. Okay. No, ale... Ona mi mówi, nie, bo ona mi groziła od miesiąca, że mi zabije rodziców, że mnie zajebie i tak dalej, i tak dalej. Z Radia Cyglarskiej i my tak naprawdę w ogóle do twojej pracy nic nie pisaliśmy, bo nas to nie interesuje, także naprawdę nie my. Ja ją chciałem wysłać. Nie ma nawet u nas takiej osoby. A ona mi napisała, szukaj Radio Cyglarska. No bo specjalnie na nas nadają, to nie jest nic nowego, zawsze tak było i jest, że nas wszystko zgadza. Ja na Kowalskiej, no i co, pojedziesz do Grudziądza sprawdzać, czy jest Kowalska? No nie ma. No właśnie. Teraz każdy wszystko zwala na nas. No to ja, bo my jesteśmy sektą i terroryści, wiadomo, nie? No. O kurde, ale się zesrałam, wygadałam się, skąd jestem. No. Zapisane w notatniku. Moment. Teraz, kto mnie tam... tutaj o Grudziądzu ładnie mówi. Ej, dobra, ja osobiście ci sprawdziłam. Nie ma u nas takiej osoby, serio. Jak chcesz, to ci mogę screena podesłać, że sprawdzałam. Nie wiem, ale jak wy coś macie, to płacę 5 koła za tego, kto mi podaje dane. No. Ej, ja ona jest iskariota, tak? Mówi, że no to tam jak ona jest na iskariocie, to tam trzeba uderzyć z tego wniosek, a nie wszystko nie, na końca. Na iskariocie widać nawet, że wywaliło tą twoją hodowlę. Nie, wiesz co, bo... No ja... widzisz, no cię przyznaję do tego. U nas nic takiego nawet nie ma na czacie, więc no to nie wiem, sorry. My głównie nie zbieramy na arcie. Nie, u nas jak jest patologia, to od razu ban leci, więc wiesz, u nas się nie ukrywają. U iskariot nigdy nie zna, nie? U iskariot nie zna jej nikt. Jak tam jej nikt nie zna, jak ona tam pisze? Pisze. Nie no, powiem wam tak. Na ciebie. Albus, nie? On jest jaki jest, ale jakby było coś tego, on by mi powiedział. Ja z nim gadałem i on mówi, że nie zna tej osoby. No. Pewnie, że Albusa nie wiemy na naszym serwerze, oczywiście. Jest... Nie, Albus jest jaki jest, ale on ma jakąś tam moralność i on by nie dopuścił do czegoś takiego. Po prostu on by powiedział te lasy, że ma wypierdalać, powinien bym ją zbanował i by mi napisał. Tak podejrzewam, że tak było. Jest coś mądrego, coś fajnego, coś wesołego, nic. Dali mi drążyć temat ten naszych przypadłości życiowych, czy co? Elita gwiazd, świnia przyszła, fajnie. Witam ponownie. Do podobania ręczna cisza. Wszyscy się wykrzyczeli, to zamknęli. Martysia ma wiele takich spraw, o których mogłaby powiedzieć na mój temat. Co ludzie chcieli mi kiedykolwiek zrobić. Chociażby ona ma tak naprawdę bardzo dużo do powiedzenia, tylko że teraz jest temat o Janysie. Mi już zrobili, Marku. Marek, nie bądź zazdrosny. Ja wiatr robię, Marek. Janys, a ten Albus to jest twój kumpel, a u siebie na serwerze pisze, że jesteś odklejony i pojebany. Fajnych masz kolegów. No, tak musi... Gdzie?
Musi tak powiedzieć, bo chyba... Na swoim serwerze, gdzie? Bo on króluje nad swoim serwerem, to on musi... Na moim serwerze pisze o Marku źle, tak? Nie, on na swoim pisze o tobie chyba źle. Tak Marek, źle, chyba, Iskariocie, jest... Albus. Ale ja mówiłem godzinę temu, że Iskarioci nie są dumni. Ale co ty robisz, gówno burze, mówisz, pisze źle, potem mówisz, kurwa, w następnym zdaniu chyba źle. To kurwa, albo robisz utkaj gówno mordę. Burze, albo konkretnie. Kracy, utkaj mordę. Ja niczego nie twierdzę, oni są to myśli na Janysa i nie będę go wpuszczać w swoje szeregi. Nie no, Albus, tak szczerze to jest gościu, on robi tam swój content, ja go w sumie nie znam. Nie gadam z nim za bardzo, ale z tego co mi wiadomo, on nie ma nic do mnie za bardzo. Także ja do niego też nic nie mam, bo on nic do mnie nie ma. Tak, ale na jego, nie jestem na jego serwerze, ale ani on nie zna moim. No. Tak, o jego filmach to mam nadzieję, że ludzie z tego kręgu polegają na tym, tylko na tym, że co ja piszę na Discordzie i to dostarczają mu do materiałów do filmu, żeby się pochwalić. Marek tak napisał o zajebiście, nie? I co, niby nie mają nie dojeżdżać, a ja się za głowę łapię, że ja sprzedaję Eli zdjęcie do nich na serwer, do Zali, do Albusa. I on powiedział, nie dziękuję, nie potrzebuję czegoś takiego. Filmy są zajebiste. Fragment mojej głosówki chociażby, jak on w ogóle wykorzystał do swojego filmu, już mnie wkurwiło wielokrotnie. Nie, no, cały czas, że nada, kurwa, ja się teraz łapię za głowę i staram się więcej nie wypowiadać na głosówkach tak, w taki sposób, żeby znowu ktoś to powtarzał na swoim kanale. Może... Całość głosówkę można nagrać, ale nie fragment. Jagodziankę bym zjadła. Gruszką? Im czarniejsza jagoda, tym słodszy sok, pamiętajcie. Jakbyś chciała czarne salami wziąć do ust. To... O czym ty do mnie mówisz, Marek? Bezstydniku ty! Ty bezstydniku! Nutellą se popłaćkać. Także Janusz, mam nadzieję, że wszystko wyjaśnione z RC. Ja dalej nie wiem, jaki jest status radia RC. Możecie mi powiedzieć, Marek, z Janysem? Proszę. No nie wiem, a moje jest chyba wyjaśnione wszystko. No Janusz mówił, że on do nas nic nie ma od początku przecież. Ludzie czekają na wiadomość, czy już nie są kurwami, nie? Poczekaj. Ja nic nie miałem do nich, bo do mnie dotarły fake informacje, które się okazały teraz. Nie pipkać. I z tego wiadomo mi to na Marka chyba też, nie? Nie, ja będę mówił tak, no wszystko w porządku, tak. No to Marek, można przeprosić za te kurwy, bo dużo ludzi obraziłeś. No są tacy, co płakali. Nie pierdol, że to coś takiego... Nie, no stary, wiesz, no, ludzie mają różną wrażliwość, wiesz, no. Ja i to było bardzo ciekawe, te osoby, które cię donajtowały, to tych kurwy nazwałeś. Nie, no dobra, dziękuję za donaty. Będą wycofane w najbliższym czasie, mi się wydaje, dobra, nie obchodzimy to. Ale przepraszam, możesz powiedzieć za takie chujące słowo. Ale jak ja się czułem, kiedy nie byłem jeszcze zbanowany na waszym serwerze. Ale nie jesteś zbanowany, już dawno cię odbanowałam. Jesteś cały czas odbanowany. To, co ty robisz, to nie ma znaczenia, bo masz ty pięcioro innych administratorów, którzy mogą... Dlatego mówię, nie możesz mieć do mnie o wszystko problemy, tak? A do ciebie nie mogę, bo za resztę nie odpowiadasz przecież, nie? Ej, nie no, Marku, to zróbmy przecież coś takiego. Przecież ja cię nie banowałam. Marku, jesteś zróbmy coś takiego, że... Nie, poczekaj, bo ja jeszcze nie dokończyłem od razu Cyglaska. Wy wszyscy się mną tak bardzo brzydzicie, to czytałem. Dlaczego? Słodziak jesteś. Słodziak jestem. No. No słuchaj, osoby, które, wiesz, nazywałeś kurwami, to ty się nie dziw, że piszą, że się ciebie brzydą za takie słowa, tak? No, jakby ciebie ktoś kurwą nazwał, to byś się kurwą cieszył? Nie manipuluj społeczeństwo. No nie manipuluj. Nie, mówimy ci prawdę, jak jest. Sprawiedliwą ocenę tematu. Tylko ja mogę Markę manipulować, nie wy kurwy pierdolone. Stary, ale wiesz, nie wiem, że innych twoich zawodem z łaski. Janusz, jest takie coś jak rozmowa. Mogłeś do nas wejść na głosówkę i pogadać normalnie z ludźmi.
Byłem raz, no i tak było faktycznie, no. No, ty coś się wtedy Janusz wyzywał? Nie, normalnie wszyscy gadaliśmy. No nie, no to zróbmy coś takiego, że odbanujcie Marka jego. Jest odbanowany. Jest odbanowany. No ale ja tam nie wejdę, nawet jeśli byście wy zapraszali mnie z różnych kont. Nie wejdę tam tak samo jak na pijanie Belweder, nie wejdę. A jebać pijanie. No dobra, ale tak człowiek odbanujcie jego. I żeby on tam miał dostęp, Marek. Ja, no jest odbanowany. Jest. Ale tych ludzi brzydzi moja obecność w środowisku. Podanie, jak nazwałeś je kurwami, no to co ty myślisz, że będą cię całować po stypach? A dobrze robicie, czy co? Nie wydaje mi się, żeby jeszcze... jakakolwiek wasza akcja w kierunku Eli Gavin i również i mnie... Najfajniejszy to był Urząd Skarbowy. Jezu, gdybyś ty słyszał tą panię, jak ona była podniecona. Ej, a były, jakie były akcje przeciwko Markowi z Rady Sygrarska? Dobre pytanie. Ja sobie nie przypominam, szczerze mówiąc. Nie będę przypominał i potwierdzał jakieś... A ja sobie... Oprócz śmiesznych memów... Dobra, a ja sobie jedną... A ja sobie przypominam jedną, nie powiem tego głośno, ale jedną akcję przeciwko Markowi z Rady Sygrarska sobie przypominam. No ale to weź tak trochę nas naprowadź, żebyś... Martyna, ty wielokrotnie do mnie dzwoniłaś i mówiłaś, że twoje koleżanki chcą mi zrobić coś takiego, a ty się z tym nie zgadzasz. I dziękuję za tą informację. Ale co była nie, była jedna akcja przeciwko Markowi, którą ja pamiętam, ja tego nie powiem. No ale to napisz, żebym wiedziała, o co chodzi, nie? Nie powiem ludziom tutaj teraz. Nie, do ciebie, długo Janeczka. Ja nie napisałem, nie. No już nie powiem, no kurde, ja też nie mam. Powiem i kurde, wy też wiecie i też nie powiecie. No i kurde, pogadamy. Ale wy też wiecie, no. Dla mnie to jest wstyd. No to przypomnij mi. Nie. Przyznawać się. Ja nie powiem tego, ale była jedna taka akcja. Kurwa, interesuje ten jakiś randomowy serwer, kurwa. Zrobiłyście akcję, jeszcze ja byłem adminem Ueli? Nie. Marek miał... Ja tylko tyle powiem, bo ja nie powiem o tej akcji nic, ale wiem, że była. Marek miał wtedy kod zborowo. Ja byłem adminem Ueli i była jedna akcja, której możecie nie wiedzieć, ale o której wiedziałem. Kurwa, no i była taka akcja. No nie powiem, no. Nie powiem, ale pogadaliśmy. Nie, no, jedna akcja była chujowa dla Marka. Bo... No to napisz mi, to ja ci powiem więcej na ten temat. Jak już coś mówisz, to już mówisz do końca, albo nie mówisz wcale. A no właśnie, jak to wyjaśniamy, to wyjaśniamy. No nie, no plus, bo ty taki moralny jesteś, a jestem bardziej moralny u ciebie i nie powiem, bo moralność mi nie pozwala. No, no tak, no ale to lepiej już w ogóle nic nie mówisz, nie? No nie, no. Nie, była jedna chujowa akcja wobec Marka i myślę, że to było nie w porządku dla niego, no. Na wszystkie no ale jaka była? No dalej nikt nie wie, jaka była. No nie wiem, no ja tego nie powiem, no wyjebany mam na to kurwa jak akcja, ale akcja Siurasowa, ja nie mów, że tak kręcisz. Nie mówisz, że nie chodzi o to, żebyś powiedział wszystko z detalami, tylko czy to właśnie o zdjęcia, czy o coś, czy o tamto, tak? Wiesz, tak ogólnikowo możesz powiedzieć, nie? Żeby nie chodzić w detale, nie? Nie? No nie wiem, no Marek, napisz mi, czy chcesz poruszać ten temat, czy nie, bo... No jak jedziemy z grubą parą, no to już jedziemy. Nie, bo ja wtedy nie czułem się ten, żeby postawić się psychicznie, że coś takiego się wydało. No to zamykamy ten temat i chuj, nie ma już tego tematu, nieważne. Ale to chodzi o Sabriną, czy nie? Nie, nieważne. No dobrze, bo ona w ogóle nie od nas, dobra. Nieważne. Chodzi o Misia? Nieważne, o nic nie chodzi już teraz, mnie to nie obchodzi. Tak miało być i tylko tak zdecydowałem. Mam nadzieję, Marek, że... To chociaż... Dzięki. To chociaż powiedz, jakie osoby, jeżeli nie chcesz powiedzieć. Kto brał w tym udział? Ja mam całych 800 osób zbanowanych, nie, usuniętych ze znajomości. Ja wam powiem, nie potrafię odnaleźć tych osób, do których to wysyłałem. No, pokaż udział się. Brał, hej, dobra, Marku. Nie, bo ja mam tylko teraz jedno w głowie, nie? Udział brała Martyna, Ufu i Kosu. No, dobra. Bo chodzi o to, nie, że ja nawet na Discordzie specjalnie wysyłałem pewne zdjęcia i filmiki osobom. Wiesz co, powiem ci tak, z Ufu wymieniałyśmy sobie informacje na bieżąco.
Zaraz pierdolę tym laptopem o ścianę. Z Kostem nie przypominam sobie, żebym był moderatorem, fakt u mnie, ale on się mało udzielał. Praktycznie my nie rozmawialiśmy ze sobą. No, poczekaj, Martyna. Do UWO mam właśnie ból dupy, bo ona się z tobą kontaktowała w tym czasie, kiedy jeszcze prowadziła ze mną ten serwer. Tak, bo dużo rzeczy mi mówiła. No i dlatego z UWO już więcej nie porozmawiam nawet na PIF, czy w jakimś szerszym. Ona mieszka w okolicy Poznania ogólnie, nie? Nie, to jest nieprawda. Ona mieszka w Warszawie. Raczej nie. Zbejtowała cię tak jak z moim adresem. Ale ona nie pisała, nie napisała mi twojego adresu. Napisała mi tylko, że może mi dać twój adres i nie napisała, mogę ci to udostępnić. Napisała ci. Chodzi mi o to, nie dostałam od niej adresu. Ale, dobrze, ale Martyna, ale na, psy mi na chatę chcieli się udostępnić, nie? Że co? Powtórz. No, policji na chatę mi chcieli się udostępnić. Nie. Nigdy nie było nawet mowy o policji do twojej chaty. Ona mi się pytała, że zapytała mi się, czy chce twój adres. No ja dla jej napisałam, no to daj. I nie doszło do tego. Mogę ci nawet screeny wysłać rozmów. Mogę ci całą prywatę wypierdolić. No ja tego nie chciałem, ale w sumie może mi... Nie wywalajcie prywatę. Nie ma problemu. A ja mogę, wyjebane mam. Zaraz ci wszystko poskreenuję. No bo mi oferowała, że udostępni mi jakieś informacje na temat chociażby Michała Lazińskiego i innych osób, a ja o to nie prosiłem, nie musi mi tego pokazywać. Ona ma taką obsesję na to, żeby stalkować. Nie, UW, mówię o UW teraz, nie, że ona ma tak, ona miała takie, no... Nie zachowujcie się jak była dziewczyna Marka, nie wywalajcie, kurczę, oni nazwisk. Nie, no bo... Chociażby, już, chociażby to u UW już mnie zaniepokoiło, że ona szuka prywaty na różne osoby z uniwersum Eligawin. No i, zapytałem sam siebie, a może na mnie już chce jakieś informacje szukać, nie? Bo ja jestem kierownikiem tego serwera swojego. Czy nie szuka na mnie haków jakichś, czy co? A potem dowiedziałem się, że ona z tobą się kontaktuje, Martyna. I cała piramida z kart jakaś runęła w dół. To już nie jest moja koleżanka. Ja już nie mogę jej ufać jakoś. Ten serwer w ogóle o mnie nie dba. Już nie wiem. Który teraz, bo się zgubiłam? Który serwer? Kozborowo stary. A to jebać Kozborowo. To jebać u ciebie dbamy, nie jesteś u nas zbanowany, tylko przeproś za te kurwy. A pan to serwetki mnie przeproszą kiedyś? Nie przeproszą. No, zrozumiałam serwetki. Wysłałam ci prywatę i na tym się zakończyło, nie? I to od góry to się zaczyna o ciebie, nie? Ja to później przeczytam, ale no... Teraz ogólnie się o Marka schodzi. Od Marka też dużo wiem. To, co tam się wcześniej działo. Z Markiem się dużo informacji wymieniałem. Dalej się wymieniam. Nie powiem co. Ale... Ty wiesz, jak masz mówić. Uważaj na to, co mówisz, ale mów tak, w taki sposób, że jesteś przyjacielem wszystkich. Pamiętam. Ale z Markiem bardzo dużo wiemy i on wie ode mnie, a ja wiem od jego. Ja te screeny sobie później zobaczę, no, ale no, wyciągnę swoje wnioski z tego, no, nie wiem, no. Light? Nie wiem, musisz zapytać Martynę, ona ci pomoże może w twojej sytuacji. Właśnie, jeżeli chodzi o moją sytuację tej hejterki, która chce mi zrobić podgórkę i zrobiła mi problemy, to płacę 5000 zł za... Ale za 5000 to ja nawet z kibla teraz nie wstanę. O kurwa, dobra. Nie mówię, ale jakie ona ci problemy zrobiła? Co się stało? Ja już mówiłem o tym. 5000 złotych. Groziła mu tam. Mamy tutaj nowych uczestników naszej głosówki i trzeba by było to powtórzyć. Ja sobie naprawdę przykra sytuacja się stała. Życiowa naprawdę taka znacząca naprawdę w życiu. Ale co, Janusz, ty się przejmujesz jakąś amebą, co w necie kwiczy jak świnia? No nie no, zajebała mi psa. Zniszczyła mi wizerunek w pracy, bo straciłem pracę. Nie wiem, czy wam mówiłem. No to poproś o numer telefonu, jaki dzwonił. To był e-mail. No to załatwij ten e-mail. Będzie i w e-mailu była Ola Koza, który e-mail ten tak naprawdę był fejkowy. No. To była Ola Koza,
I ludzie mi pisali, że... Zwolniliście po jakimś e-mailu od No Name'a? No. Wysłali e-mail do pracy z moimi zdjęciami i tam jakimiś filmikami i z tym, co ja pisałem. Przyjechała policja. Przypominam ci, oczywiście, ale przypominam ci, że nawet jak to zrobili, dzwonić cię nie mogą z tego względu, bo cokolwiek robiłeś, robiłeś to poza pracą i nie obejmuje to tego, co robisz w pracy. Więc... Ale zwolnili... Tak, że łamał prawo, to może jakoś inaczej to działa. Nie no wiem, chyba, że robiłeś działa, to w ciągu pracy. Przecież oni cię mogą zwolnić za co chcą, co odpowiadać. Nie wiem, jak to działa, ale zostałem zwolniony. Ale to nie jest najgorsze, bo ja zostałem zwolniony, ja jutro pójdę do innej pracy, nie? Ale będziesz miał daleko dojeżdżać. Nie, nie chodzi o to, bo ja na tym ucierpiałem najmniej. Ale jak? Ale właśnie dobrze, bo zobacz, Janek, sam powiedziałeś wcześniej, że już nie będziesz robił takich rzeczy, to chyba dobrze, nie? No. Nie no. Będę, ale ucierpiałem na tym ja najmniej, a ucierpieli inni ludzie. No nie ma kiedy. No jak kurwa nie ma kiedy. Ja straciłem, ja straciłem może 5000 euro. Powiedzmy, że 3000 euro będę miał do zapłacenia sztrafy. No i nawet nie jadę na trening. Ej, dobra, ale mam pytanie. Możesz mi rozjaśnić? Chciałam się. Bo powiedziałeś, że kto, że ta osoba zajebała ci psa. W jaki sposób ci zajebała psa? Stawiłem zdjęcia psa. Stawiłem zdjęcia psa. Jakoś luksusowo? Marek, wyjeb tą osobę, kurwa, mi się nie zrzucaj. Zaraz komuś wyjebie łeb, jestem wkurwiony, zaraz komuś się rozjebie. No, wstawiłeś psa. Wstawiłem zdjęcie psa, mam psa. No. I ta osoba wysłała maila do wszystkich hodowli w Polsce. A to ktoś naprawdę ma życie zajebiste, bo mi by się nie chciało. A ten hodowla, z której brałem psa, odpisał. Ale z drugiej strony, powiedz mi, jaki idiota wstawia zdjęcie psa, który chce kupić i wiadomo, że w internecie jest dużo hejterów. Zmierzyłem 5 wot, kurwa. Tak, to jest moja wina. Tak, takiej rzeczy się nie robi. Ja podnoszę za to odpowiedzialność. Janusz, nie złąc się ma, bo opowiadasz to samo drugi raz, tylko w zupełnie inny sposób. Robiony, wyciszyłem. Nie, no to nie jest ściema, bo tego psa już nie będę miał. No, no ale ostatnio mówiłeś, że ktoś wychwycił z twojego zdjęcia, które wrzuciłeś na minutę na serwer, jaka to jest hodowla, a teraz twierdzisz, że wysłał do wszystkich hodowli w Polsce. Bo myślałem tak na początku, bo sprawdziłem wszystkie zdjęcia, myślałem, że dałem zdjęcie z flagą firmy, ale przycykałem zdjęcia i nie było żadnego zdjęcia. Nie było. Także i ta osoba do mnie pisała, że wypierdoli zdjęcie do wszystkich hodowli w Polsce i w Niemczech. To nie podchodzi ja pierdolę. I w tym szpitalu, co pracowałem, dostali 20 mailów. I ci idioci zamiast, wiesz, nie odpisywać, to odpisali na tego maila. Tak, powinni nie odpisywać. Zgadzam się. Ja jakby nie odpisali, nie? Bo oni nie widzieli, że to jest tam. Oni wysłali maila do wszystkich miejsc w okolicy. I jeżeli ktoś odpisał na tego maila, to dostał więcej materiałów. Wiesz, co chodzi? To nie złych masz psychopanów, lepszych niż Elka. Mam jednego. Jedną. To jest popierdolona laska, no. Jak ja opowiadam swoim kolegom z rzeczywistości, że ludzie robią takie akcje w stosunku do innych ludzi. Od razu cię znalazł, a nie, że musiał do wszystkich dookoła pisać? Nie mogłeś tak pomyśleć? Że co? Nie przerywałem. Końcówkę powinien słyszeć. Przerwało komuś. Ale nie pomyślałeś, a co chuja. No nie no, Marek, powiedz no. Ja też nie zrozumiałam. Słabo było. Jakieś zamieszanie straszne. Bo czasami po pierwszym... No nie no, Marek, zrobili mi pod górkę, bo ja to jestem chuj, ale ja po prostu idę do innej pracy w tym tygodniu, nie? Ale ten gość. Ale ludzie tutaj piszą, że sam podawałeś nazwę hodowli u mnie na serwerze. I to mam spam, możesz sobie zobaczyć. To nie jest prawda. Twierdzą, że ty wywaliłeś nazwę hodowli. No nie no.
Jany, na, oni jeszcze piszą, że na gangu. Na gangusia. Manipulują, kurwa, cały czas manipulują. Chuja, nie manipulują. Ja nie poddam się nigdy manipulacji, bo jestem królem manipulacji. I... Nie daj sobie powiedzieć na łeb, że coś zrobiłeś złego. Nie zrobiłeś przecież. Oczywiście, że jesteś, dlatego ja w ani jedno twoje słowo nie wierzę. Nie jestem w stanie w to uwierzyć. Rozumiem, że próbujesz teraz na serwerze przydymić, ale ktoś ma miły głośnik. Miły głośnik? Jaki przyjemny, mikrofon. Zaszumiony. Sam jesteś zaszumiony. I tak naprawdę tylko ja kłamię. No, Owi, czy znałeś się w końcu? Janys, ale to weź ale... Czasami mówisz o tych filmikach, kłamie, które wypłynęły, co tam było. A tak naprawdę czasami mówię prawdę, czasami nie. A dzisiaj mówię prawdę. A dzisiaj mówię prawdę, serio. Jakbyś kłamał, też byś to samo powiedział, że dzisiaj mówisz prawdę. Ja manipulator zawsze. Jeden. No to ja ci powiem, że ja zawsze kłamię. Dokładnie tak. Ja zawsze kłamię. Czyli teraz też kłamię, że kłamię, także no, nie wiesz tego, czy ja kłamię, bo ja zawsze kłamię, to mówię ci, że kłamię, mówię ci, że zawsze kłamię, to ty nie wiesz, czy ja kłamię teraz. Janys, za mądrzy na to jesteśmy, nie próbuj takich sztuczek. A to po co się, Janys, produkujesz, jak kłamiesz? Lepiej nie mów i mniej fan z tego, no, że ludzie się na to łapią, a jak mówisz, że a ja kłamię, wkręcę was teraz wszystkich, no to kurde, co to za zabawa. No. Tak, jakby było, teraz cię kopnę i akcja, nie? No bez kitu. No ale teraz nie kłamię. Nie, teraz nie kłamię. Ja mam inne pytanie. No to kłamiesz, czy nie? Teraz nie kłamię. Janys, skoro to wszystko to jest bzdura, to musiałeś zrezygnować z kupna psa. Dlaczego zrezygnowałeś z kupna tego psa? Tak. Gat mu się wali, tak głowy. To była twoja decyzja. Zwłaszcza, że jest pełno hodowli, do których na przykład nie mogliby napisać, a nie mają dokładnie, stron internetowych. Dokładnie. Jeżeli chodzi o kupno psa, to spytajcie się Marka, że nie kłamie, bo Marek o tym wie i Ela. Wiem. No, Marek o tym wiedział, bo z internetu. O kupno psa, no to Marek o tym wiedział, bo mówiłem jemu i Eli. I to nie jest kłamstwo. A może po prostu nie chcesz kupić psa, bo wolisz wydać na alkohol i ci żal kupić psa? On tak, na alkohol, tak? Tak, a? Tak, dlatego napisałem do hodowli, że jestem osobą, która nie powinna mieć psa. O, no i się wyjaśniliśmy, kto napisał. No i po co robisz problemy? Wystarczyło przykręcić trochę śrubę. No. Albo sobie robimy jaja z ludzi, albo... Janys? No. A tak między nami, jaki alkohol pijesz? Piszku, ty wódeczka, czy trochę lepiej? Dzisiaj czy ogólnie? Dzisiaj w tym momencie. Ogólnie. Jakiś łyska, czy coś porządnego, czy jakieś tam, nie wiem, mamroty, komandos. I to jest daj jej ogólnie... z butli w łeb. Daj jej z butli w łeb chociażby. Janys nie lubi. On to co innego wygląda. Ogólnie to piwo lubię pić. Beksa. A wiesz co? Jak ja byłam w Niemczech i zobaczyłam, jak te Niemki piją piwo z Coca-Colą, to pierw mnie wzięło obrzydzenie, a potem jak to spróbowałam, to stwierdziłam, że będę piła tylko piwo z kolą. No ja tak samo, no. No, a byłam zdziwiona w ogóle, że tak chleją, nie? Mhm. Ale wtedy więcej można, ale nie chodzi mi o to wcale. Ale to jest dobre, piwko z Coca-Colą, no mniam. Na sokiem też jest dobre, ja nie chcę tego pić, bo wypiłem więcej niż chciałem, bo ja mam swoje limity i normy tutaj dniowe. Jakie masz limity i normy, Marek? Jaki jest twój rekord? Tak, żeby nie być nigdy pijanym w ciągu dnia. A twój Janys? Jaki rekord? Alkoholu? Nie, bawcie... no? Nie pytaj. Aż tak? No, ale właśnie pytamy. No właśnie ciekawi jesteśmy, dawaj. Dawaj. No w chuj, no. Nie pamiętam. Kurwa, 16 browarów. O Jany, no teraz nie opowiadaj tym ludziom, bo oni się teraz biorą wiesz, pod chuj, kurwa, wiesz. Nie, no więc... Nie, normalnie rozmawiam. Nie mają chujów, Marku. Nie wiem, jakie masz doświadczenia, ale uwierz mi, kobiety nie mają penisów. A strają chociaż? Nie wiedziałem o tym. Ej, Marek, ale wiesz co, ja najbardziej lubię? Jak kobieta nie ma penisa, to mnie podnieca strasznie. A jak ma, to już mniej? Kobiety bez penisów są zajebiste, no. A z penisami? Tak, no to jest okropna i ja stąd chyba odejdę, wiesz?
Zostań, Maruś. Janys? A trafiłeś kiedyś na kobietę, która miała wacka? No, teraz. Jak zareagowałeś? Moralniaka było z połykiem, czy... Moralniaka miałem 3 tygodnie, serio. O ja pierdolę, to nie musiało boleć. Znaczy, nie, to ja waliłem w tą stronę. O Boże, i nie zauważyłeś? Nie, żartuję. Nie trzepało ci. Ej, było tylko buzi, było buzi. To było wtedy, o to Jezu. Było wtedy, wykroczyłeś. Ale moralniaka miałem 3 tygodnie. O matko. O stary. O matko. Nie. Myślę, że jest odważny chłopak. O matko. Kto tam jakieś pornole ogląda w tle? Boczuszku, wyłącz sobie głośniczek, bo wszyscy wiemy, co robisz. Ej, Marku, a co tam z Elą ogólnie? Pisała coś do ciebie, czy nie? Przecież go zablokowała. Dobra, chciałbym to wyjaśnić teraz, nie? Tak, co robi Ela teraz dzisiejszego dnia? Przekazuje informację Marysi, że Mary to jest zła osoba, że stara się, żeby odebrać ją Eli. Tak, i mam wiadomość od Marysi, że ja coś takiego napisałem na screenach na moim Discordzie, że robię w tym celu te screeny, żeby jakiś MOPS lub inny lewacki urząd sobie wykorzystał w prosty sposób do swoich tam... Ale tutaj, Maruś, ale tutaj Marysia ma rację, bo na bieżąco są wszystkie twoje screeny wysyłane do MOPS-ów i to... Wystarczy spojrzeć sobie na live'a Eli i tam macie wszystkie donaty. No też, nie, może trochę trudniejszy sposób pokazane, przekazane było społeczeństwa. Ja tylko zrobiłem screeny. Ona ma filmy całe, które cały czas istnieją na jej koncie na YouTubie. Takie, które bardzo brzydko są pisane w stronę Marysi, a ona tego nie tak, i ona buntuje swoją córkę przeciwko mnie teraz, dzisiejszego dnia. I to mnie tak zastanawia, bo czuję... No właśnie, że powinien to wyjaśnić jakoś, ale nieważne, co ja napiszę teraz do tej córki jej, i tak będę w gorszej pozycji, bo ona jest matką, a ja nie jestem. Ja jestem tylko fagasem, kurwa, z doskoku, kurwa, który się zainteresował Elą przecież. Tak? Marek, przecież możesz ją zaadoptować, jak weźmiesz ślub z Elą. Żaden ślub z Elą, kurwa, ona jest upośledzona. Ela, no nie mów tak, Maruś. Ona cię kocha. Ja uważam, że Ela jest upośledzona, tak na serio. Macie jakieś starsze osoby w swoim środowisku? Jakieś takie, które cierpią na brak dobrego wzroku? Ja nie mam. No i chcecie z nimi normalnie żyć? Ale przecież my z tobą żyjemy, Maruś. Ja cię lubię, mimo że czasami wkurwiasz, ale jesteś w porządku. Masz swojego chłopaka, to się ciesz i baw się męża, ze swoją rodziną. Męża, kochanie. No to cię mówię, baw się ze swoją rodziną i się odpierdol ode mnie. Czemu? Ja chcę trójkąta z tobą. Ja nie chcę twojego męża, ale ciebie widzieć. Marek, czekaj, Marek. Co chcesz? Trójkąta. A kto to powiedział? Chyba wyjebać komuś drugi. Mamy mało, nie? To chcesz z Markiem jeszcze raz, bo nie słyszałem. Ja nie będę przyjeżdżał w miejsce, gdzie można też mi zagrozić nożem. No nie, no. No figury geometryczne chce się zabawić, no kurwa. Nie, mi chodzi o tego trójkąta. Marku, ona siebie chciała ciąć, czy ciebie? Ona jednocześnie mi się wydawało, żeś najpierw siebie, a potem mnie. I ten... Widzisz, Marek, jakie masz branie, nawet trójkąty z tobą chcą. Nie chcą, posłuchaj teraz. To jest poważna sprawa z Elą, że ona, ja chciałem kilkukrotnie uciec z tego miejsca we Władysławowie i ona mnie ciągnęła za torbę. Wszystko spakowałem do torby i ona płakała, paliła papierosa i jak ja już miałem naprawdę odejść ze wszystkimi swoimi rzeczami, to była szarpanina, nie? Marek, ale ja przypominam ci, że to ty zrobiłeś jej nadzieję, że to ty się z nią spotykałeś, to ty z nią wszędzie chodziłeś, to ona cię pokochała i to ty ją rozkochałeś, tak? Nie wiem, czy pokochała, ona kocha swoich widzów, który spotyka na chodniku, idąc na plażę numer 1. No nie no, Marku, ale ja jestem po twojej stronie zawsze i... Ja też, Marek. Będziemy walczyć z hejterami. No,
Cała radio cegrarska jest za tobą, Marek. Dobra, może nawet kiedyś... Kraken. Tylko ze względu na to, że się może, mogę z kimś najebać, komu zaufam, ale nie ufam na razie. Po co mi takie coś picie z jakąś osobą, którą znam z internetu i co? Chcesz się mnie upić i co mi zrobić potem? Obrabować czy wykorzystać mój ten dowód osobisty, żeby kredyty zaciągnąć czy coś? Nie, nigdy się nie nadpię z kimś, komu nie ufam w internecie. Proszę mnie nie zapraszać w żadne miejsce. Marek, ale jak na razie tutaj padło zaproszenie do trójkąta, a nie na wizję. Nie wiem, czy to padło, bo nie słyszałem, mimo wolnie puściłem obok ucha i kurde, to Ej, Martyna Cygdarska, mam pytanie do ciebie. No? A czemu ty do Marka piszesz? A przecież ja teraz siedzę, nic nie robię, gotuję, co ty chcesz ode mnie? Odtyw się ode mnie. No ale wczoraj pisałeś do Marka, czy nie? Nie wiem wcale o tym. Nie pisałam do niego. Wczoraj byłem tak najebany, że nie potrafiłem sobie nowego konta założyć na Discordzie. No przecież. Okej, okay, to tak moje... Ja do Marka ostatnio pisałam, znaczy w sumie dzwoniłam na live OLi. Kurwa, super, bo mi się tylko jedno piwo na dzisiejszy dzień nie zostało. Pij Marek, wypij zdrowie. Martysia, a później nie było żadnych wiadomości. No nie. No mówię, że tylko na live. A, dobrze. To już... Uświadom sobie, że masz do czynienia z osobą, która jest fajniejsza od ciebie. A, i dzwoniłam jeszcze później do Marka, ale nie pisałam. Nie, Marku, mnie nikt nie przechytrzy, to jest, wiesz. My w internecie to jesteśmy jak ci... A, musimy... Bojówkarze tacy jakby z nas, nie? Nigdy nikomu nie zrobił. Nigdy przecież... Nie no, ej, Martyna, dogadajmy się w ten sposób, że nie będziesz mnie wkurwiać ani Marka i będziemy żyć w zgodzie. Jedyny plus dla Martyny jest taki, że ona dostarcza mi informacji właśnie. Ja. Nie będziecie Marka wkurwiać ani mnie i będziemy w zgodzie żyć. Nie, a czym ja cię wkurwiłam? Zacznijmy od tego. Ja jestem zastraszany w internecie i ty o tym wiesz. I... Kto, ja czy Janusz? Złoczku, nie na Radiu Cyglarska. To inne serwerki najwidoczniej, ale na pewno nie Radio Cyglarska. To niech, a Radio Cyglarska jest serwerem pro? Czy? Ale czy pro co? Co pro? To pro live, pro kurde rząd, pro kurwa, nie wiem, buki. Dobrze, na czym się opiera serwer Cyglarska? Na czym? TVN oni to lubią, kurwa. O nie, przepraszam, ja tylko TVN Info oglądam. Kurwa, jestem czysto rasowo pisowa. Koryta mnie ściągniesz. Wysyłałeś się do TVN-u, kurwa, za nagrywki, czy nie? Ja nie lubię TVN-u, więc nic nie wysyłałem. Ja nie znam TVN-u, nie oglądam tych dzieci resortowych. Janusz, naklej się ile możesz, ale nigdy nie zaufaj Radio Cyglarska. Rzecz, kurwa. Nie, teraz pojebałeś. Dobra, swoją słabością wymuś na innych ludziach jakieś zeznania. Może ci coś powiedzą, bo widzisz, że jesteś teraz taki słaby umysłowo, pijany czy cokolwiek. Ale kto Marek wymusza od ciebie cokolwiek teraz? Nie. Nie chodzi o informacje, Marek. O wasze szczere intencje, a szczerych intencji nie ma. Jesteście tylko takimi ugodowymi ale ty Marek nie, ty Marek słabo czaisz. Marek, mi zabraliście. Ale słabo? Ja chcę tylko zobaczyć swojego wroga przed oczami, to tak mu napierdolę na ryj, że tam jest... Kogo? To stań przed lustrem, Marek. Przed lustrem. Nie, Marek! Ja nie jestem swoim wrogiem. Ja nawet... To jest twój największy wróg. Za to, co mnie spotkało w internecie, to nawet kobiet się potrafił przyłożyć. Ale kochany Marku, sam zrobiłeś to na własne życzenie. Dobrze widziałeś, co się dzieje z Elą. Ludzie ci pisali, a mimo tego i tak się sam pchałeś do tego, więc do kogo masz pretensje? Mi wszystko zabrali. Myślisz, że zabierzesz coś więcej? Dobra, Janusz, przepraszam, że cię przerywam. Mów, Marku, bo mów. Czemu ludziom wobec informowałem, że macie na moim przykładzie patrzeć na to, jak, co się dzieje z człowiekiem, który się zalał ze logawin, a wy robiliście mi krzywdę zamiast Eli.
No ale co, ludzie mieli cię robiąc, spotkając się ze Szczotą, z Menelką, z alkoholiczką, mieli ci wszyscy klaskać, być wdzięczni, że nie. Spotykasz się z tym lafiryndą? Przepraszam, zamknij teraz swoją wypowiedź, bo ja no już zgubiłem. No masz czas. Swoje dwie minuty. Już zgubiłem wypowiedź. Mów, Marku. Czyli chciałeś skłamać. To miało... Jezu, zobacz. Chodziło, że Eli zrobili nic coś, nie robić, a zrobili to. Kurwa, aż tak się zdenerwowałem, że zapomniałem, o czym chciałem powiedzieć. Ale Marek, Marku. Mieliście to zobaczyć na własne oczy. Poczekajcie, czekaj, stop, cicho. Teraz powiedz mi, Marek, o co ci chodzi z Radiem Ceglarska? Wytłumacz mi to. Ja doświadczyłem bardzo wiele przykrych spraw, że się tak bardzo wiele ludzi mną brzydzi. Dobrze, okej. Na tym serwerze i co? Dobrze, i teraz mi proszę powiedzieć, powodu? Które to osoby. Powiedz mi pierw, które to osoby ja je tu zaproszę. Nie. No to... Bo ja nie skrynuję wypowiedzi, wpisów. No to powinieneś pamiętać te osoby, ja które mam komuś robią krzywdę. Dlaczego? Ja, bo ja lubię częściej wybaczać. Marek, poczekaj chwilę, ja mam pomysł. Ja mam pomysł, żeby było... Spierdalaj tej mojej głosówki dzisiejszej, bo ja już nie mam cierpliwości w ogóle do ciebie. Czemu tu przejmujesz główną narrację w tym dzisiejszym... Ale ja się nawet teraz nie znam, to nie ja mówię. Kurwa, ta myszka nie działa czy działa? W końcu się wypierdolę kiedyś. Marek, zbanuj 5 osób. Kociarka też nie jest fajną osobą, która była w stosunku do mnie zrozumiała. Dobra, słuchaj, teraz nie mówi Martysia, możesz mówić. Ja jestem cicho, bo się tu myli osoby. Okej, więc chodzi o to, Marek, żebyś powiedział dokładnie, co ciebie, wiesz, tak zraziło, zabolało, konkretnie. Nie powiem nigdy. Wy tylko oczekujecie, żeby pokazać swoją ranę na ciele, tak? I wtedy będziecie mogli drążyć palcem w tułowiu, tak? Że to no, ale dziurę... jak nie powiesz, o co chodzi, to nie będziemy wiedzieć i nie będzie można tego rozwiązać. Jeśli może to w ogóle nie jest związane z nami. Nie chcecie ze mną, nikt z waszego serwera nie chciał ze mną rozmawiać, jak mam w ogóle przemyśleć. No, ale może wszedłeś wtedy na przykład, kiedy mnie nie było, bo mnie nie było jakiś miesiąc na serwerze, bo pracowałam. Jakbyś był, to bym gadała. Chodzi o to, macie mi mówić, jak mam przejrzeć na oczy, jak traktować Elegawin, zanim jeszcze się z nią rozstałem teraz niedawno. I bardzo trudno mi było się dostać do waszego środowiska. Ja chciałam ci powiedzieć tylko tyle, że nazwałeś ludzi dziwkami i ty się dziwisz, że nikt z tobą nie chce rozmawiać? A co, nie mam prawdy? Kurwa. No to skoro są dziwki na Ceglarskiej, no to nie wiem, pokaż jakieś zdjęcie, nagranie, coś fajnego. Nie. Przyznaję, że tak nazywam, ale publicznie, prywatnie, poza waszą głosówką, czy gdzieś tam, na innych serwerach nazywam. No to jak ty rozumiesz słowo dziwka, bo ja teraz nie wiem. Dlaczego ja to... Marka? Na serwerach nazywam. Janusz, poczekaj, bo ja chcę, żeby on wytłumaczył mi to, tak? Ale w waszym środowisku nie uświadczyłem żadnych aprobaty, kurwa, w ogóle. A Marek, przemyśl to, przemyśl tamto? Nie, nie było czegoś takiego. Wy uwierzyliście, że ja jestem na 100% z Elegawin, ale nie byłem. No ale Marek, skoro, wiesz, nikt o tym nie wiedział, to jak mogli ludzie inaczej zareagować? No. Nie wiedzieliśmy, że grasz. Gdybyśmy wiedzieli, że to jest teatr, to by to było inaczej. Może to w ten sposób po prostu trzeba rozwiązać, nie? Ale byłem z nim rozmowy wielokrotnie, co ma robić, jak ma się zachowywać. Mam to w dupie, to po co mają się ludzie, przepraszam, drugi raz, tłumaczyć mu, co ma robić. Wasze propozycje były takie na ugodowe zakończenie naszej znajomości z Elegawin, żeby od razu zamknąć i zablokować ją wszędzie, gdziekolwiek. No więc miałeś poradę i na tym się skończyły. Po co mamy ci mówić razy to samo, kurwa. Zero, nie można tak, że z każdą inną osobą też nie można w ten sposób postąpić, że nagle zamykasz znajomość z jakąś osobą. Przecież można, da się. Przecież to jest nie w porządku. Niektóre rzeczy można zrobić przy pomocy wybuchu atomowego, a niektóre pertraktacjami, więc wiesz, są różne sposoby na wyjście z problemu. No nie? Czy znasz sam, że mam było przyjść do nas, napisać, chodźcie na głosówkę, pogadamy, nie ma problemu. No. Ale zachowywać się normalnie. Natomiast słuchaj, chciałam ci powiedzieć, że wiesz, u nas są różne osoby. Są też osoby, które są na przykład starsze od ciebie i tak dalej. I one się czują bardzo urażone tym, że nazwały się kurwami, bo na przykład... Dziwkami.
dziwkami i tak dalej, bo wiesz, jak osoby, nie, które są tam młodsze i tak dalej się od dziwek wyzywają, no to spoko, to jeszcze przejdzie, ale jak ktoś jest starszy, no to już naprawdę może się poczuć urażony. I to jest bardzo... Po co przypominasz, Marcia, to byłaś ty dziwkami? Już przypomniałeś tej osoby, która się teraz wypowiada? A co ja zrobiłem tego złego? Tylko co ma wiek do nazywania kogoś dziwką? Przecież wiek nie ma znaczenia. To nie ważne, czy osoba będzie miała 18. Bo chodzi tutaj chodzi o to, że ja wiek, ale jak nie rzucę jakimiś słowami na lewo i prawo, to trzeba teraz dać powód, dlaczego... Nie przerywaj mi. Jeżeli rzucasz słowami na lewo i prawo, że jesteśmy dziwkami albo jesteśmy debilami, to powiedz dlaczego. Daj jeden konkretny powód, nic więcej, bo jeżeli nie dajesz powodu, to znaczy, że nie ma tego powodu nie, i sobie coś tam obstawiałeś. Jak nie ma żadnego powodu? Wasze jest egocentrum. No powiedz mi, jaki jest ten powód, to wszystko. Powód, daj jeden, jedyny powód. Dlaczego nazywasz RC dziwkami, chuj wie jeszcze co? Powód, słucham. O, mamy tutaj przedstawiciela. Odezwał się właściciel RC. To jest główny obrażonego człowieka, kurwa, w internecie. To jest główny właściciel RC. Halleluja. Tak, dokładnie. I dlatego teraz słucham. Dlaczego tak nas nazywasz? Słucham cię, Marku. Kiedyś istniejąc w internecie, nie spotykając jeszcze was... Chodź. To było naprawdę bardzo fajnie, dopóki nie były robione akcje. Marku, my cały czas byliśmy przy Eli, cały czas. I nie może nas tak, nie było. Ty byłaś, ale nie robiliście wobec mnie w ogóle takich akcji. O, to chyba długo cię nie Marek, było. Marek, dopóki niczego nie odwalałeś. Ale ja wielokrotnie broniłem Eli w internecie, że. Pokazywać swoją twarz, no to sorry, no ale. Przecież, nie, poczekaj, to z mojego powodu wypłynęły zdjęcia różne na jej temat prywatny. Przepraszam cię, Marku, a czy to my wysyłamy dziewczynom chuje? Paseczki w spodniach? No chyba nie. Więc sam sobie opinię wyrabiasz, chłopie. Co chuj się tym zajmujesz? Sabrina, moja pani. Ale się, że to kurwa... Nie, to nie ma znaczenia, bo to nie jest... To ma znaczenie opinii, tak? Jak jesteś w internecie, ktoś takie rzeczy wysyła i czyta to, ale jest osoba nieletnia. Sami wybierają sobie, sami robią opinię Markowi, tak? No, nie. Jak widzi takie rzeczy. Po chuj to... No nie. Chciałeś to obejrzeć, no to nie. Obejrzałaś. I się teraz pańczyzkę sobie ale nie masz małego. Powodu. No pańczyzkę, kurwa. Nie chciałbym się w ogóle pokazać się, komukolwiek. Nie no nie no, ej. No nie no, bo nie było czegoś takiego, a nawet jak było to było przed przed popularnością Marka, nie? Przed ale popularnością, ja pierdolę. Popularnością, ja jeszcze zrobię wiele głupiego, ale nie chcę, żeby to Ela na tym cierpiała i jej dziecko, kurwa, nie? No ale cierpi. Zdaj sobie sprawę, że cierpi. I to właśnie chciałem powiedzieć, nie? Że ja chciałem iść do tego kuratora sądowego, wyjaśnić te sprawy, że to wszystko z Marek, mojego powodu wypłynęło do internetu. Tak, nie jestem związany z Elką, już ona ma. Ale przez to, że w pewnym sensie jesteś związany z Elką, to za każdym razem, jeżeli coś odpierdolisz, Marysia może dostać po dupie, kiedy wróci do szkoły. Wyobraź sobie teraz, że Marysia idzie do szkoły, a jej koledzy... A ty... Słuchaj, a twoja matka się pierdoli z tym Łangowskim i on chuja no, ostatnio pokazywał. No, chodźcie zobaczyć, chodźcie chuja, zobaczycie. I zdajesz no. sobie sprawę no, z tego, co robisz, ale to nie jest sprawa, bo to nie jest jego dziecko. Odpowiedziałam na jego dziecko. Tak. Dobra, co ja to to interesuje? Dobra, dopóki jest związany z Gawinową, no to powinno go to interesować. No, nie, mam wyjebane na to, że to nie jest jego dziecko, ale na tym cierpi Marysia. O, słuchaj, nie wiem, czy wy wiecie, że Marysia ma dostęp do dwóch serwerów, tylko tyle mam do... Na nie powinna, ale ma. Nie powinna mieć. Ej, ale słuchajcie, Elka robi z siebie, co robi, Marek się wygłupiał, spoko, ale Maryśka nie jest niczemu winna, to jest małe dziecko. I zastanówcie się sami, czy jak bylibyście w jej wieku, to chcielibyście mieć takie doświadczenia, czy nie. Oczywiście, serio, w tym momencie, kurde, bez nabijania się. Pomyślcie, kurde, czasami o drugiej osobie. Ja wiem, że teraz są czasy, że każdy myśli o własnej dupie, ale tak. Wiecie co, czasami nie... Przepraszam, jaki ona ma nick na serwera? Tak, to jest sprawa jej mamy. Zbanowałem tą osobę. No, a przecież mówiłeś, że nie ma banów u was. To dlaczego dostała bana? Chciałem was posłuchać tylko. I kto jest jeszcze z Rady Ceglarska? Zaraz daje bana. No ja jestem. To masz bana, Martyna. Przepraszam. Okay. Nawet dobra, sam dawaj. To zrobię. Nawet sam to dawaj, zrobię. Dawaj, prawda boli. Proszę bardzo.
chciałem cię posłuchać. To, że was po prostu boli w oczy i to strasznie. Nie można wam nic powiedzieć, bo banujecie za byle gówno. A wyszło. Wasza interpretacja rzeczywistości. Trzymajcie się jednego słowa, a nie kurwa zmieniacie zdanie co 5 minut. Do chuja wafla, już pogubić się w tym można. Mówiliście, że serwer nie będzie taki jak Elki, a kurwa banujecie za prawdę. No i chuj, no. Nie ma tutaj, nie ma tutaj prawdy. A potem będziesz miał pretensję, że ktoś coś robi w twoją stronę złego i będziesz płakał, prawda? Martyna została, nie wiem, bo nie zdążyłem nacisnąć ban, albo wyszła, albo... Ja nacisnąłem ban. No i bardzo dobrze. Ja chciałem jej chwilę posłuchać i to wszystko, no. Ale chciałeś chwilę posłuchać, a potem będziesz płakał, że RC to, RC tamto. Przez 2 godziny ona pierdoli swoją wersję, że oni są nieskazitelni. Nikt niczego nie pierdoli, tylko że jeżeli już mówisz A, to mówisz też B, a nie udajesz, że nie ma tematu, a potem płaczesz i masz pretensje, że ktoś ci zwraca uwagę, że tak nie ma. Aha, bo my teraz mówimy na forum publicznym, tak? I teraz ja muszę się przyznawać do tego, jakie przykre sprawy spotkały mnie właśnie od osób uczestniczących w serwerze. Także... Ja mam wyjebane, co cię spotkało. Jeżeli po prostu kogoś... No to masz wyjebane, to ty... Dzisiaj powtórzę, jeżeli kogoś się czepiasz, to potem nie płacz. Ja się czepiam. To był przypadek, że wypuściłem te wszystkie zdjęcia w internet i tak macie w to wierzyć i sobie wryć do głowy. Ja chciałem posłuchać, żeby był kontent, ale mam robić. Od dzisiaj każda osoba, która wkurwi Marka albo mnie, to dostanie bana, no. A tym bardziej Marka, to ja o tym decyduję. I Rado Ceglarska ma bana na tym serwerze i tyle, no. Mówiłem ci, Jan, spisałem. Jaka mi rzecz? Rado Ceglarska zawsze i wszędzie jebana będzie. Napisałem się na nim. Oni nie muszą nam udowadniać tego, że oni są nieskazitelni, oni są jakieś prawdomówni. Nie są prawdomówni, chociaż chciałbym ci to zaznaczyć. Ja chciałem posłuchać, co oni mają do powiedzenia tam po Przemyśl sobie pół roku ich działalności w internecie. Co oni robili w stosunku do nas, do mnie, do Eli. Jakie głupie akcje były cały czas w internecie. Co się stało? Mają bana, już to nie wejdą mi tyle, no. Przedstawiłem swoją rację. Chciałem tam z nimi coś sobie porozmawiać. Nie szło z nimi porozmawiać. Byłem zawsze jebany. I wstyd i obrzydzenie wszem i wobec ludziom każdym wpisem czytałem, że występuję, mając świadomość, że ja mogę czytać ich wypowiedzi. Kurwa. I Martysia się teraz chwali tym, że ona tego nie zrobiła. To po cholerę masz tych 5 adminów, kurwa, zasranych jeszcze, jebany. I co z tego, że ona tego nie zrobiła? Skoro ona jest poplecznikiem i... Kurwa, tak sobie dalej. Nie ma co do tego też podchodzić tak emocjonalnie. Tak, i nie bądźcie nigdy, proszę was, Tak bardzo łatwo wiernie, że Rado Cyglarska nie zrobiła nic złego w internecie w stosunku do nas, do mnie i do Eli. Poza tym, że może jakieś tam pisma wysyłali do MOPS-u, Krakowskiego Sądu, czy coś takiego. Dobra, pomijmy to. To już możemy tak sobie już... No dobra, to zdarzyło się. Powiedzieć to tak to powierzchownie. Dobra. Ale nikt z ich serwera nie żałuje tego. Że ja teraz mam tak zjebaną psychikę, trend do ludzi i dystans taki, jakiego jeszcze nie miałem w życiu. Dobra, jaką osobę stworzył ten internet mnie? No to mogę wam powiedzieć. No to teraz chyba, że nabrałem dystansu mięśni i odwagi. Taki internet mnie teraz stworzył. Nie dać się nigdy i co jeszcze? Same najlepsze cechy. Kurwa, niszczyć i zabijać, powiedziałbym. W zarodku najlepiej. Ktoś będzie chciał się ze mną zakumplować. Nie, już nie będzie się można ze mną zakumplować. Nie, niestety internet mi tak bardzo niszczy człowieka. Przepraszam bardzo. Ja dbam o swoje interesy i nie mogę pozwalać sobie na prywatne kontakty z jakimiś ludźmi, pisać sobie
No chętnie bym się z tobą spotkał, czy coś takiego. Temat się wyczerpał. No to skoro tak wiesz, no to tak nie rób, no. Jak nie rób? No to ja znikam, to ja znikam. Nie pisz z nim, albo... To akurat internet jest najmniejszym złem. O wiele bardziej wyniszcza na przykład alkohol, narkotyki czy inne używki. To bardziej wyniszcza życie, organizm i tak dalej. Nie, akurat internet jest bardzo toksyczny. Tak, ale... Szczególnie takie serwery, jak tutaj są, jest straszna patologia i tutaj każdy jest tak naprawdę toksyczny. No, powiedziałbym, że nie każdy. Nie wszystkich trzeba wsadzać do jednego wora. No, ale większość ludzi tutaj siedzi... Dobra, na razie poprzestajmy na tym, że Rado Cyklarska jest w błędzie i ona nie będzie wyświęcona na aniołka. Mam nadzieję, że nikt się nie przekonał do ich kłamstw. Gdzie jest Janys teraz? Janys żyje czy nie żyje teraz? Szukam. On chyba bombę ma, Janys. Janys żyje, dobra, widzę go. Jest, kurwa, ktoś do mnie dzwonił. Ale. Mieliśmy w międzyczasie nawet 70 i 100 osób. Wiesz, jak rozmawiamy tutaj o pewnych problemach naszych życiowych. Tylko, że mało osób wie, że Radio Ceglarska jest jakby podwaliną pod pijalnię Belweder, bo pijalnia wywodzi się w dużej mierze z Ceglarskiej. Tak, pamiętam to. Ale ja nie dołączę do pijalni Belweder. Nawet jeśli będą mnie zapraszali 5 razy dziennie. Czuję się naprawdę chujowo. No wiesz, ja tam niekoniecznie, że czuję dumę czy radość z tego powodu, że mnie tam nie ma. Nie, czuję wstyd. Czuję wstyd do pilani BWD, że tam miałbym się jeszcze raz pojawić. Powiem szczerze, że też po tym jak po prostu stałem jakby na pijalni zroastowany. Wiesz, co to jest roast, Marek, nie? Grillowanie chyba. No nie przynosi, po prostu no, jakby to powiedzieć, no wjechamy, czyli jakby chodź, Tesla. Dobra, mam nadzieję, że ustawimy sobie głosówkę kiedyś z pijalnią Belweder. Nie wierzę w to, że do końca życia będziemy się kłócić. Możemy, bo stara pralka ma pytania do mnie, co tak na prywatnie napisała odnośnie tej głosówki. Odnośnie tej głosówki, nie byłem świadomy, nie wiem nic, co się dzieje w internecie i przepraszam bardzo, że mylnie odbierałem niektóre losy właśnie. Nie wiem, przecież było kiedyś oficjalna narracja, że stara pralka odchodzi z Discorda, czy odchodzi z kanału, czy coś zostawia po swoim spadku, a jednak wróciła, nie? I tylko tyle. Dobra, i się czułem zawstydzony. Stara pralka napisała do mnie. No przecież ona jeszcze tam jest. No, ja nie wiem, a czemu mi nie piszecie, że ona dalej tam jest? A skąd ja mam to wiedzieć? Czy ja jestem, kurwa, 24 godziny w internecie, a wy oczekujecie tylko ode mnie informacji, kurwa, na jakiś temat na lewo i prawo, czy o Eli, czy o mnie, kurwa, czy o innych kryminalnych sprawach. Skąd mam to wiedzieć? Przyznaję się do błędu. Ty jesteś jedynym źródłem informacji, jeżeli chodzi o Alkę. No, to pewne, że tak, ale by nie. Jedynym legitnym. No, kto jak nie ty tam wejdzie, porobi sobie zdjęcia, filmiki, lodówki i nam wyśle. No dobra, jak mnie Ela jeszcze bardzo wkurwi, że będzie groziła mojemu normalnemu funkcjonowaniu. Ja mogę wypierdolić takie zdjęcia, po których będzie żałować. Żeby spotkała. No ja nie powiem, że chętnie. Ale przecież ty cały czas mówisz, że robisz wszystko, żeby żałowała, że cię spotkała, no to kurwa, jedziesz. Przecież ona nie ma takiego czegoś, żeby się zastanowić. A ty masz, Marku, takie coś? Ja się cały czas zastanawiam, cały dzień. Przecież ja jestem sam ze swoimi myślami. No to jakie są wnioski?
teraz mam takie coś, czuję samotność. Czuję samotność właśnie tak ogólnie, ale nie wynika to z tego powodu, że zostałem przy zero, ale że zmarnowałem wakacje czy coś takiego. Co w tym skończył? Ale chociaż się opaliłem tak konkretnie i cholernie. O? Patka tu jest? Patka? Nie, tam o Patkę. Szukam się Patka. Patka, Usia, Patka, jak tam u ciebie, co tam? Jest Patka. Dobrze, Janusko, dobrze. Z pieskiem jestem na spacerze. Nie wiedziałem, że masz pieska. Chciałbym mieć pieska, ale mi hejterzy zabrali. Wiem, ale jak przyjedziesz kiedyś do mnie, to dam ci wyjść z moim psem. Przyjadę z Markiem przyjadę. Tak. Gdzie siedzisz razem, a ja ci pieska wyprowadzę. O. Okej. Okay. Sikacza wyprowadź swojego chociaż. O, zazdrosny jest Marek, ten YouTuber. Nie, Marek jest zazdrosny, mi się wydaje. Nie, no. Chodzi o to mi o temperament i charakter człowieka, z jakim się spotka. Marek, nie bądź zazdrosny. Ona wie, co chce w życiu i się nie pierdoli i to jest zajebiste, nie? No. Marek, ja jestem twoim kolegą, kurwa, nie bądź o mnie zazdrosny, no stary, no. Nie wmawiaj Markowi, że jest twoim kolegą. Nie no, jest Marek moim kolegą. Nie no, żartuję. No, Marek mówi, że nie ma kolegów przecież. No. On tak pierdoli tylko pod kurwa, on tak gada, ale ja się czuję, jakbym był Marka kolegą, ja się tak czuję. On może mnie tak nie uważa, ale ja... To jest różnica, czuć się, a być. Nie? Ja się czuję Marka kolegą, kumplem. O. No, jesteście ziomkami. Jesteście, tak. Co? Trójkąt z Markiem? Słucham? Mówię do Janysa, że trójkąt z Markiem, tak po koleżeńsku. Marek, on mi nie powie, to, że... Patki powinien się spytać, a nie Janysa. Dobra. Ale im więcej Patka będziesz występować na Discordzie, tym bardziej cię będę jebać za to, że ja chcę się z tobą spotkać. Ale co ty, kto będzie... Nikt nie będzie jebał Natki, a Natka wie, co robi. Marek ma ciężką osobowość, bo on mało co ze mną gada sam, bo nie chce. A ja go lubię. Ja Marka lubię na przykład jako człowieka, ale Marek ma coś takiego, że on na przykład sam nie lubi ze mną rozmawiać. Ja nie mogę prywatnie i publicznie w ogóle pokazywać po tobie, że ja jestem za tobą. Nie? No to musisz to tak przemyśleć sobie wewnętrznie, jeśli chcesz coś z tego zrozumieć. Przecież wszystko jest w porządku. Nie? No. Czego oczekujesz? Marek, ja uwielbiam. Odnośnie tej rozmowy, to... Taki piro, że później to narobisz. Ja Marka nie zostawię, tak jak na przykład Ela mi powie albo ja, albo Marek, no to ja zostanę tutaj cały czas, no. Ja się przełączam na swój telefon, idę za chwilę spać, bo mi się już teraz nie chce siedzieć. Ja też za chwilę idę spać, bo idę na 23 do pracy. Przecież ty dopiero wstałaś, prawda? Kiedy wstałam? No tak słyszałem, jak jechałem autobusem tam pół godziny wcześniej, to ten mówił Marek, że wstałaś. Okay. Od 12 wstałam, ale idę na 23 na fucha. No wiem, no mówiłaś. Daliśmy bany tym skurwysynom pierdolonym z Radzy Seglarska i chuj, no. Bo... Tym dwóm kolesiom tam? Temu Adasiowi, temu drugiemu? Tak, ja chciałem posłuchać, co oni gadają, bo ja chciałem posłuchać, co oni gadają. Oni są straszni. Chciałem ich za język pociągnąć, nie? Ale... Oni są straszni. No ale ich trzeba zbanować, bo kurwa, to są ludzie niesprawiedliwi, niewiarygodni i tak dalej, no. Nie dało się nabrać i bardzo dziękuję za to. No oni są po prostu straszni. O. Ja chciałem usłyszeć tylko, co powiedzą, nie? O to mi chodzi. Baw się z nimi dalej, ale udawaj takiego, który im wierzy. Janys, ile ty masz lat? 27, ja nie, 8 już. Plus 10. 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 Nie mówić, bo jestem stary i nie mam żadnych problemów takich. No nie jest tak, że tak, jakoś, że tak to każdemu przychodzi, nie? Nie no, żartuję. Facet to chyba może do końca życia.
A baby nie? Mama przekwitnie, kurwa przecież. Ale co, ale przekwitnąć może, to dobra, dzieci nie będzie miała, ale tam przekwitować może, nie? Chyba. Mi się wydaje, że baby i tak mają tam mniejszy popęd seksualny, bo mają inne rzeczy na głowie. No, wiesz dlaczego moim zdaniem? Bo ja bym raczej powiedziała, że większe. Baby? Nie, ja mi się wydaje, że baby... większe mają, starsze. Nie są takimi obserwatorami, że baby tam oczami tak za bardzo nie ten, nie? Jak facuci. No, tym bardziej jak tam baba jest po 30, ma dzieci i tego, no. To tak, no, potem zaczynają się jakieś bóle głowy i wszystkiego. Ale to ściemy są bardziej, nie? Niż te bóle głowy, nie? Niż ten, niż że prawdziwe, nie? Że to bardziej ściema, żeby się nie kopsnąć, niż ten. No. Niż te bóle głowy, nie? No. Wiesz, może w domu nie chcę dawać, ale daję gdzie indziej właśnie. No, też tak może być. No. I tak się zdarza, nie? No, zależy od kobiety, nie? No, to wiadomo. Kobieta zmienną jest. Ale to raczej tak facet bardziej myśli o tym, kiedy tam zamoczyć, niż... No, no nie, bo faceci są wzrokowcami bardzo, nie? Oni tam, wszystko jarają, jak coś tam, jak widzą kolekcję, coś, to się jarają, nie? Mhm. Wiesz, lat co mam jeszcze, Fata to taki zwierzę, no. No tak, taki pies, kurde. Ale też są takie baby, które patrzą na faceta i by z każdym chciały się tam dźgać. Tak? Dobra, tak. Nie, pewnie. No na przykład Ela. Mam inne wrażenie jeszcze. Czemu? Jakie masz? No, że mi się nie chciało naprawdę teraz na tym spotkaniu w ogóle jej dotykać. Ale to teraz innego tak powodu. Gadasz, przy jej na palce. Chodzi o psychologię, chodzi o to, w jaki sposób ona pisała o mnie przez jakiś czas w internecie. I to ja nawiązywałem do tego, dlaczego w ten sposób pisała o mojej rodzinie, czy coś, cokolwiek takiego. Dobra, ja idę za chwilę spać. Obudzę się, nie wiem, o 20. Jadę do sklepu, żeby zrobić sobie kanapki do sklepu chociażby. Kanapki z Marka. Marku, ja mam całą skrzynkę piwa, bo źle się czuję z tym wszystkim i no nie wiem, no wejdź na głosówkę, bo chcę z tobą porozmawiać. No to mam przejść teraz, ale muszę pojechać do sklepu. Ogólnie tak. To jest do sklepu, przyjdź. Spaliłem papieros. No, spaliłem papieros, w ogóle nie czuję, że spaliłem w ogóle cokolwiek. No nie, no Marku, jesteśmy jak Flippy Flaps choroszczy. Kurwa, ja muszę jeść normalnie, kurwa. Nie. To ty Jan jesteś ten gruby, tak? Ja się denerwuję i ja nie jem. I przez to ja nie mogę jej kurwa jeść ciągle. Chłopcy. Ty nie denerwuj się tak, to weź piękności szkodzi, Mareczku. Najważniejsze jest to, że są zbanowane osoby z Radia Cyglarska, to jest najważniejsze. To bardzo fajnie, że swój sukces życzę, żeśmy osiągnęli jakiś. To niech próbują z innego konta. Ale Marku i tak wiedzą z innego konta i tak. No to będziemy ich jebać, kurwa, i do skutku. Jebać Radio Cyglarska, kurwa. To ci mówiłem, pisałem, tak. Racja nie ma w ogóle żadnego światła prawa istnieć w internecie. O, co oni mają za argumenty? Bo ty coś i tak dalej, ty? Na tym to polegało. Słuchałeś, co Martyna mówiła? Że gdyby nie ja, no to by czegoś takiego nie było. One w chuj, ale co ma narobiły tam naprawdę. Tak, kazałem myśleć. Bawcie z nimi w przyjacielstwo jakieś, tam takie internetowe, ale no jednocześnie masz myśleć o tym w ten sposób, tak jak ty byś sam myślał o tym, nie? Teraz to już chuj, bo dałem bana Martynie i jeszcze... Ja dałem bana Martynie i niech próbuję dalej, kurwa. Nie ma żadnych słów, przepraszam z ich serwera. Chciałem wziąć to na siebie, Marku, ale się przyznałem. A co się stało z Martyną? Nie, ja to... Dobra, albo kurwa, mi się tak bardzo chce spać teraz. No nie wiem, co mam zrobić. Kurwa, nie wiem, co mam zrobić. Przecież jak policja zobaczy na drodze, że ja jestem taki śpiący, to kurwa mnie zatrzymie. Właśnie.
Aha, dobra, to wezmę słoik fasolki do pracy, że sobie zeżrę to wtedy tam. Zjem, ale co ja wiem. I co jeszcze bym sobie tam zabrał? Kurwa, zupkę chińską mam, ale nie chcę mi się jej jeść. Kurwa, nie wiem, pierdolę tą rozmówkę, kurwa, o 20 się chyba zobaczymy, ja nie mam sił. Jak, czy lubisz takie pomarudy, Marek, profesor? No pomarudy lubię robić na tych moich wysokach. No ale nie chcę, żeby potem ktoś to nagrywał i wtedy upubliczniał w internecie. No to jest chujowe trochę z ich strony. No to, nie, no to wiesz, no tego nie ogarniasz, nie? Ktoś zawsze by sobie nie coś nagrywał, nie? Tego to się nie da ogarnąć, więc wyjściem sytuacji byłoby mniej marudzić. No, ale ja nie jestem w stanie teraz nic zrobić więcej. Nie, dla swojego własnego wizerunku rozłączam się. Idę spać, o 20 jadę do sklepu. Wypocznij i nie marudź. Nie, Marku, czekaj, ej, a wejdziesz jeszcze? No wejdź o 20, powiedział, nie? A, no to za półtorej godziny, no. No. To znaczy ostatnie, co powiedział, to że o 20 idzie do sklepu. Martyna z Rady Cyglarskiej udostępniła moją prywatę. Patrzcie na ogólny. No. Nie, no, ja nie mam. Czekaj. To są wiadomości sprzed chwili. Moment. Bo... Nie no, chujowo zrobiła, nie? No, tak się nie robi, no. Znaczy w sensie ja to mam w dupie, bo nic takiego nie pisałem, ale no. Na ogólnym, tak mówisz? No. A nic nie ma, a tutaj, okej, okay. Nie. No nie, no.